I witam w trzeciej odsłonie poskramiania wahadłowca kosmicznego w open source'owym symulatorze FlightGear. W dzisiejszym odcinku bardziej przyjrzymy się kokpitowi. Także ogólnie kokpit pokazywałem, jak on wygląda. Jest, jak widzicie, bardzo złożony. Oczywiście ta złożoność też wynika z tego, że podbiliśmy sobie w ustawieniach pokazywanie detali kokpitu. Tu mamy Simulation Options. Tak i tutaj, jeżeli sobie włączymy Cockpit Details, będziemy mieli większą szczegółowość tego kokpitu, tych wszystkich przycisków. Jeżeli damy Default, no to wiele tutaj z tych przycisków i przełączników znika. Także tutaj rekomenduję dać sobie wysokie detale. Oczywiście, jeżeli też wasz komputer to udźwignie, ale raczej nie powinien mieć z tym większego problemu. I na początku też umówmy sobie, w jaki sposób kokpit został podzielony na pewne strefy, na pewne panele, i te panele dostały też swoje specjalne oznaczenia i numerki. Tu jak mamy kokpit, gdzie patrzymy się jakby z przodu na ten kokpit, to tak mamy całą przednią ścianę oznaczoną jako panele z literką F od właśnie front, czyli przód, czyli te wszystkie panele to są na czerwono przednie panele. No i po prostu ponumerowano je, patrząc na przykład od góry F1, później od lewej do prawej F2, F3, F4 i dalej od lewej do prawej F5, F6, F7, F8, F9. No i dlaczego w ogóle wprowadzono takie oznaczenia? To oczywiście po to, żeby ułatwić odnajdywanie przełączników w tak rozległym kokpicie. Także na przykład jak mamy na checklistach napisane, żeby włączyć przełącznik jakiś tam na panelu F2, no to już wiemy, gdzie mamy mniej więcej szukać tego przełącznika. No i tutaj jak sobie wejdziemy na wiki FlightGeara, gdzie mamy podstronę przeznaczoną właśnie dla Space Shuttle Checklist, tak, czyli tutaj możemy sobie pobrać rzeczywiste checklisty, jakie były używane w wahadłowcach. I tak sobie otworzymy na przykład pierwszą checklistę dla wzbijania. To tu na przykład często możemy zobaczyć właśnie takie oznaczenia jak R2, C3 i na przykład jest F7, tak, to jest właśnie ten panel frontowy siódmy. No i to oznacza, że tak na takim panelu trzeba szukać na przykład Time Indicator. W ten sposób nam to ułatwia w ogóle odnajdywanie tak elementów, o które tutaj przełączniki chodzi, gdzie ich w ogóle szukać. No oczywiście to nie koniec, bo idąc dalej mamy tak tutaj panele centralne. C jak właśnie central. I idąc tutaj od góry panel pierwszy, drugi, trzeci. Tu po bokach mamy czwarty i piąty. Tego tutaj nie widać, ale to jest z boku, ale tam raczej tak nic nie ma. No i szósty, siódmy tutaj z tej strony. I mamy panele oznaczone R jak right, czyli prawa strona kokpitu. No i tutaj panele R1, R2, których będziemy korzystać. R3 tu raczej nic nie ma i R4 tego panelu nie widać. On jest tutaj z tyłu na tej ściance tylnej. I panele z lewej strony, czyli L jak left, czyli lewa strona. Mamy panel 1, 2 i 3. I dodatkowo mamy też oznaczenia dla okien. Tak, W jak window, window 1, 2, 3. 4, 5, 6. Mamy też oznaczenia siedzeń S1, S2, czyli seat 1, seat 2, ale to akurat raczej nie będzie nam do niczego potrzebne. Tutaj z lewej strony siedzi dowódca, z prawej strony siedzi pilot, tak to oznaczono w wahadłowcach. Także tutaj nie mamy kapitana i pierwszego oficera, mamy dowódcę i pilota. No idąc dalej, tutaj mamy panele górne pokazane wszystkie, jakie są w kokpicie. No i panele górne też zostały oznaczone literką O od overhead, czyli właśnie panel górny. No i tu idąc jakby najbliżej tej przedniej części kokpitu, tak, mamy panele 1, 2, 3. No idąc dalej tutaj tak od lewej po prostu do prawej mamy numerację, tak, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tutaj mamy 11 i 12, tutaj zbyt wiele rzeczy nie ma, tylko rzepy. 13, 14, 15, 16, 17 i tu jeszcze jest 18, 19 i 20. Także tak wyglądają panele górne, ich numeracja i oznaczenie. Tu mamy widok na tył kokpitu. I tu też mamy mnóstwo paneli. No i pierwsze panele to są panele oznaczone literką A. A od aft, czyli rufa, panele jakby na rufie kokpitu oczywiście. No tutaj już ta numeracja jest troszkę pokrętna. Tu mamy na przykład pierwszy panel, tu mamy A2, tu jest A3, A4, tu jest A5, A6, A7, A8, A9, tu jest A10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. No i mamy panele też z prawej strony. Oczywiście z prawej strony patrząc w stronę nosa wahadłowca. Tutaj się patrzymy w drugą stronę, patrzymy się na stronę rufową, więc one są tutaj
no, po lewej stronie, ale są oznaczone oczywiście, to jest prawa strona kokpitu, więc mamy oznaczenia R jak right i tu mamy kolejne numeracje 11, 12 i tak dalej. Tu one są jeszcze dodatkowo niektóre podzielone na przykład górne i dolne, tam upper i lower, na przykład ta 13 będzie podzielona na tutaj panel górny i dolny, także też takie podziały są bardziej jeszcze szczegółowe zrobione. No i tu mamy panele jeszcze lewe, które też są tutaj znaczone już większymi numerami. Od tutaj mamy L10, no L9, 10, 11, 12 i 13, 14, 15. No i oznaczenia okien, tu mamy okno 7, 8, to są okna tutaj u góry. I mamy okna 9 i 10, które umożliwiają nam patrzenie, co się dzieje w ładowni. Także warto się w tych panelach rozeznać, jeżeli będziemy korzystali z checklist. Ja też będę się może starał posługiwać tych oznaczeń, żebyśmy mniej więcej też nabrali wprawy. A jeżeli też zastanawiacie się, skąd wziąć oznaczenia tych paneli, to tutaj warto wejść do katalogu, gdzie nasz wahadłowiec jest zainstalowany i mamy tutaj documentation. Tu mamy dwa dosyć obszerne PDF-y, które opisują nam tego wahadłowca, tutaj zwłaszcza ten PDF Shuttle Crew Operation Manual. Otwórzmy to sobie. Tutaj znajdziemy no, cały podręcznik dosyć obszerny o tym wahadłowcu i wszelkich detalach związanych z operacjami wahadłowca. No i tu na przykład mamy te panele też pokazane, więc możecie też oczywiście posłużyć się tym dokumentem. Tak, tu mamy widok na kokpit od przodu, tu mamy te panele frontowe, centralne, lewe, prawe, tu mamy overheady, a tu jest widok na tył, czyli te panele oznaczone jako A od aft i też prawe i lewe. Kolejna ważna rzecz to skrót klawiszowy Ctrl V, który normalnie tutaj we Flight Gear powodował, w innych samolotach przynajmniej, jako domyślnie ustawienie tutaj widoku dla kapitana i ustawienie się na jakby tak domyślny widok kapitana. Tutaj otwiera się dodatkowe okienko dialogowe do zarządzania kamerą. Możemy się tutaj łatwo przełączyć na inny widok kamery. Ja na przykład teraz jestem w widoku tej kamery CDR. To jest od Commander, czyli dowódca. No jak to kliknę jeszcze raz, to tak widzimy, że jesteśmy teraz w tym widoku. Możemy się przełączyć na fotel pilota, tak, PLT od właśnie pilot. I teraz jesteśmy w widoku pilota. Niestety tutaj często używanie tych przełączników powoduje pewne psucie się działania kamery. Teraz na przykład prawy przycisk myszy nie obraca mi kamery, a ją przesuwa. Niestety jest to taka przypadłość, taki bug, troszkę irytujący. Żeby to naprawić, to ja robię sobie na przykład X, żeby zrobić zooma. Tam teraz Ctrl X, żeby ustawić oryginalne przyzoomowanie. No i teraz prawy przycisk myszy wraca do normalnego działania, czyli obraca mi kamerę, a nie przesuwa. No także niestety używanie tego okienka ma taki swój mankament, ale z drugiej strony on dosyć, okienko dosyć łatwo tutaj ułatwia przeskakiwanie między widokami, bo tutaj na przykład co ciekawe mamy widok na panel R4, czyli widok prawy 4, który jest tutaj na tej tylnej ściance za fotelem pilota. No i tu jak widzimy mamy dostęp do tutaj przełączników do tego panelu. No z innej kamery byłoby ciężko się tu dostać. Ewentualnie moglibyśmy kombinować z tej kamery tutaj. No pilota no też jest ciężko bez przesuwania kamery, kombinowania z przesuwaniem. To akurat nawet się nie da tak łatwo. Musielibyśmy użyć jeszcze okienka położenie pilota i na przykład przesunąć się bardziej do przodu. No i dopiero, no, może za bardzo mamy jako taki dostęp do tych przełączników. No także tutaj to akurat bardzo ułatwia przełączanie się w takie mniej dostępne panele. Tu mamy na przykład widok na panel F7. No tutaj troszkę źle jest ustawiony ten widok. Powinien być bardziej wyżej ta kamera powinna być ustawiona, bo to nam też pokazuje panele centralne. Chociaż może jest to też celowo zrobione, bo mamy też dostęp do klawiatury, ale to sobie jeszcze o klawiaturze powiemy później. W każdym bądź razie tu mamy panel C7 teraz w całości pokazany, jeżeli tą kamerę sobie troszkę podniosłem jeszcze. No i tu mamy widok na panele overhead 7 i 15. Znaczy ten centralny jeszcze 15, czyli ten wyższy. Tu już ciężko się troszkę rozglądać wyżej, bo kamera dostaje obrotów. Tu mamy widok na panel
prawy numer 11. Tak wygląda panel R11. Tu on jest też podzielony na upper, czyli górny. To jest R11 górny i tu mamy R11 lower, czyli dolny. No i tu mamy na przykład kamerę podpisaną PLD, czyli payload, czyli taki widok po prostu na operowanie tutaj załadunkiem. Także z tego miejsca astronauta, który tutaj pełni funkcję specjalisty misji, może po prostu operować na przykład ramieniem Canad Arm. Tak się nazywa to ramię, które tutaj służy do na przykład podnoszenia ładunku, czy przychwytywania ładunku, łapania i przenoszenia ładunków na przykład satelity na orbitę, co też sobie wykonamy później na orbicie. Tutaj mamy kamerę na panel rufowy 13. Tu kamera jest tak ustawiona dosyć nisko. Mamy widok na te przyłączniki. No i dalej tutaj mamy kamerę Mission MSN. Tu z kolei też jesteśmy ustawieni na ten widok na ładownię, tyle że z lewej strony. Tak, tu jest drugie okno na ładownię. I mamy jeszcze dwie kamery podpisane COAS. O tym akurat mówiłem chyba odcinek wcześniej. Jest to skrót od Crew Optical Alignment Sight. Czyli tutaj możemy sobie ustawić celownik. To oczywiście jeżeli wybierzemy sobie z opcji. Tak, ja to pokazywałem w pierwszym odcinku, jak tutaj były te opcje, że tu możemy sobie na przykład ustawić ten celownik. Tu mamy też ten COAS i dajemy forward, czyli z przodu. Chcemy ten celownik i mamy go. Możemy go sobie jeszcze podłączyć pod zasilanie. Tak, mamy takie dwa widoki. Tu mamy też drugi taki widok, gdzie możemy sobie ustawić celownik i to jest widok akurat z górnego okna. Także takie mamy tutaj widoki, jeżeli chodzi o kokpit. Co ciekawe, podobne okienko mamy w widoku zewnętrznym, jeżeli tu się przełączę na przykład na helikopter view klawiszem V. Teraz też dam Ctrl V, tak jak w kokpicie. No to teraz mamy różne kamery na orbitera, ale tutaj z zewnątrz. Tu niestety to jakoś dziwnie działa. Tu mam na przykład lewe skrzydło, prawe skrzydło. Tu jakoś to za bardzo nic nie zmienia. Tu mamy podwozie. Też się za bardzo nic nie zmieniło. No, te kamery jakoś średnio działają, bym powiedział. Tutaj działa też dystans. Możemy się troszkę oddalać i przybliżać. Także tutaj z zewnątrz, no to nie zawsze mi te kamery tutaj działały. Zobaczymy, może jeszcze na orbicie, to działa lepiej. W każdym bądź razie też mamy tutaj klawiszem V, dodatkowe okienko do zarządzania widokami. No i jeżeli chodzi o sam kokpit, ja tu może nie będę opisywał dokładnie każdego przycisku, bo bym tu spędził chyba parę godzin. Zresztą przyciski te, które będziemy używali, też poznamy później w trakcie misji, jak już przyjdzie pora je użyć. Tutaj może warto wiedzieć, jak się troszeczkę też przełączać tymi przyciskami, bo niektóre przyciski są na przykład trzystanowe, czy tam dwustanowe. Na przykład tu mamy taki przełącznik HUD Power On albo OFF, czyli możemy włączyć, wyłączyć tutaj HUDa. No i teraz jest ON, jak klikniemy lewym, to się nic nie dzieje, czyli jakby wyłączenie nie działa, bo musimy użyć środkowego przycisku myszy, żeby zmienić teraz stan tego przycisku. I jak damy środkowy przycisk myszy, to jest teraz HUD wyłączony. Teraz, żeby go włączyć, to klikamy lewym. Można tak zrozumieć, że jeżeli chcemy przełączyć ten przełącznik do góry, to dajemy lewy przycisk, jeżeli w dół, to prawy. Tu na przykład mamy jasność, auto. O, tu mamy trzystanowy właśnie przycisk. Czyli teraz mam, że tryb dzienny dla HUDa. Teraz automatyczny. Klikam środkowym, żeby przestawić to w dół. Teraz dałem też środkowy, żeby przestawić w tryb nocny. A teraz lewym, żeby znowu przestawić na dzienny. Automatyczny dzienny. No, tak to wygląda, jeżeli chodzi o obsługę tego. Mamy też pokrętło. Oczywiście tutaj możemy rolką sobie na różnych pokrętłach scrollować. Na przykład mamy jasność dla HUDa. Tu mamy na przykład ilość wyświetlanych informacji na HUDzie. Tu mamy tryb testu, normal i declutter, który nam teraz usuwa różne elementy z HUDa. No tak to mniej więcej działa. Mamy też przyciski, które mają podświetlenia, które nas informują o stanie jakby przycisku, czy też trybu, który tutaj obsługują. Tu są dosyć istotne przyciski, przynajmniej no, może nawet te będą najważniejsze, bo tutaj mamy tryb
autopilota włączonego dla sterowania orbiterem czy też wahadłowcem. I tutaj to podzielono tak, że mamy podzielono to na kąty, że tu mamy sterowanie tylko pitch, czyli pochylenie. Pochylenie można tutaj właśnie zrozumieć jako pochylenie góra-dół, tak jakbyśmy sterowali ster wysokości w samolocie. No i mamy tryb auto, bo tutaj jest podświetlony jest przycisk auto, czyli wybrany jest tryb auto. A tu możemy zmienić tryb na ręczny, na CSS. I CSS jest od Control Stick Steering, czyli po prostu kontrola tego joysticka, no po prostu sterowanie tym joystickiem ręcznie. I mamy też drugi przycisk do sterowania kolejnych dwóch osi roll i yaw. Roll, czyli przechyłu, jakby na skrzydło, na lewe skrzydło czy na prawe skrzydło. Tak jakbyśmy sterowali lotkami w samolocie. No i yaw, czyli odchył. To jest tak, jakbyśmy w samolocie sterowali sterem kierunku. No i tu też możemy się przełączyć na sterowanie ręczne. A tu na autopilot. No i tu widzimy na przyciskach, że nam się tutaj tak podświetla to, co żeśmy sobie wybrali. Tu jeżeli chodzi o start, to jak najbardziej, przynajmniej na początek, dla początkujących zalecam start automatyczny na autopilocie, znaczy. Ale dla frajdy i zabawy można też sobie tak testować tutaj sterowanie ręczne, jak działa. Mamy tutaj na przykład kolejne przyciski do automatycznego albo manualnego ręcznego sterowania hamulcami aerodynamicznymi, albo też inaczej ciągiem, bo tutaj jest to obsługiwane przez ten sam przycisk. Tutaj pilot obsługuje to, czy dowódca obsługuje to tą wajchą normalnie. No i też mamy z kolei przycisk z podświetleniami, z tym, że on jest tutaj na jednym przycisku, mamy dwa stany od razu, tak? Więc tutaj musimy czytać, co jest podświetlone. Niestety minus tego jest taki, że tutaj niekiedy te podpisy są bardzo mało czytelne i tutaj widzimy to auto jest takie troszkę średnio czytelne. No i tu mamy sterowanie automatyczne albo ręczne, czymś takim jak body flap. To jest klapa kadłubowa. W tej chwili podczas startu nie musimy się przejmować klapą kadłubową. Ona służy do trymowania, tak, czyli do wyważania wahadłowca, czy też już orbitera podczas podobnego wejścia w atmosferę, kiedy już wracamy do domu. Także to sobie zobaczymy później, chociaż teraz mogę wam pokazać, że ta klapa po prostu jest osadzona no, tutaj w tym miejscu, ten element tutaj wystający z kadłuba, to jest właśnie klapa kadłubowa i tą klapą możemy sterować góra-dół. Teraz nie mogę tą klapą sterować ani żadnymi tutaj elementami sterowymi, bo nie mam hydrauliki działającej jeszcze. To trzeba sobie włączyć parę minut przed startem. Tu mamy przycisk, który chyba nie działa. Tak. Idąc dalej tutaj koło huda mamy jeszcze trzy przyciski, które służą do obsługi spadochronu. To też się używa dopiero później przy już wylądowaniu, przy powrocie do domu. I raz, że musimy sobie taki spadochron uzbroić. Tu mamy uzbrojenie spadochronu. Tu mamy przycisk na rozłożenie spadochronu, czyli deploy. A tu mamy przycisk na wyrzucenie spadochronu, czyli na odpięcie go, kiedy już wyhamujemy. Tak, tu mamy przełączniki co do huda, to już widzieliśmy. A tu te przełączniki dla trima nie działają. No i tutaj podobnie z prawej strony ma pilot skopiowane te wszystkie przyciski. One są chyba identyczne. Jeżeli chodzi tutaj o ten panel górny, tutaj może się przełączy na widok pilota. Tu zaczniemy od tego panelu O3, bo w sumie on będzie dla nas dosyć istotny. Tutaj mamy mission time, czyli czas trwania misji, taki zegar. Pokazuje dni, godziny, minuty i sekundy. No i ten zegar ruszy automatycznie, jak wystartujemy. Tak, czyli jest to taki licznik, który zacznie działać od momentu zapłonu i uniesienia wahadłowca. No i ten czas misji będzie też takim dla nas odniesieniem przy wprowadzaniu różnych zdarzeń do komputera, które mają się wykonać za jakiś czas, co sobie też już później zobaczymy na orbicie. I tu mamy też dosyć istotne wskazania ilości paliwa dla silników, które będą używane na orbicie. Tutaj na przykład na orbicie używamy silników RCS i OMS. RCS jest od React Control System. A OMS jest od Orbital Maneuvering System, czyli system manewrowania na orbicie. Jeżeli chodzi o te silniki RCS, to one są to takie małe dysze, które mamy umieszczone tutaj na nosie orbitera, jak i po dwóch stronach, z lewej strony i prawej strony orbitera. O, tutaj widzimy te dysze. Tutaj na przykład. No i na nosie oczywiście też. One tutaj są, na przykład tutaj. I tutaj z prawej strony, jak i z lewej strony.
No to są takie małe silniczki strumieniowe, które pozwalają ustawić orbiter no, w zadanej postawie, jaką tutaj chcemy przyjąć na orbicie. A silniki OMS to są też silniki używane na orbicie. I tu widzimy dwie te mniejsze dysze tych silników. Silniki OMS z kolei są używane przy zmianie orbity, jeżeli chcemy wejść na wyższą orbitę, albo chcemy wyokrąglić orbitę, albo gdy chcemy już wyhamować wahadłowiec, tak żeby zmniejszyć prędkość i wejść już do atmosfery. Wtedy też używamy tych silników. I wracając do kokpitu, tu mamy właśnie pokazane paliwo dla tych silników. Tu mamy lewą stronę, przednią stronę, to będzie miało znaczenie dla RCS i prawa strona silników. No i to wszystko obsługujemy zmianę tych liczb, wartości, zależnie teraz od silnika. Tak, to mamy to pokrętło. Tutaj lewa strona pokrętła jest podzielona na silniki RCS i mamy tutaj dwie pozycje. Oxid to jest odutleniacz i fuel, czyli paliwo. Bo każdy taki silnik składa się właśnie z utleniacza i paliwa. No i tutaj tak mamy ilość utleniacza. Wszędzie na przykład stówka dla silnika RCS. Możemy to przekręcić na pokazanie, ile jest paliwa dla silnika RCS. Też wszędzie po stówce. A prawa strona, no tutaj mamy silniki OMS. No i też mamy utleniacz, oksyd i fuel, propelant, czyli paliwo. No i tu na przykład dlatego mamy też po stówce, z tym, że tu nie mamy środkowego, bo mamy tylko prawy i lewy silnik OMS, więc środkowego silnika nie ma, więc pokazuje oczywiście 0. A tutaj tak RCS jest zarówno na nosie, jak i z lewej i prawej strony orbitera. I mamy lowest, czyli najniższe wartości, jakie są. No w tej chwili wszędzie stówka, więc może też pokazać, jakie są najniższe wskazania, nieważne którego silnika, czy RCS, czy OMS. Także tu możemy sobie podejrzeć ilości paliwa dla tych silników później na orbicie. I tutaj dalej patrząc na ten panel mamy szereg różnych wskazówek takich analogowych. Tak, bo tutaj pamiętajmy, że orbiter jest dosyć starym wynalazkiem projektowanych, bo w latach 70. budowany, w latach 80. Więc tutaj dużo elementów było analogowych. Na początku nawet te wyświetlacze były analogowe. Tutaj je później przerobiono na glas kokpity, tak jak teraz mamy, więc nawet dobrze, że już operujemy na glas kokpita. A tu mamy jeszcze takie analogowe wskazówki. I tu mamy na przykład wskazania dla ciśnienia. Tu mamy właśnie napisane dla silników RCS i OMS. Zresztą możemy sobie sprawdzić, czy ciśnienie jest prawidłowe. Tutaj jest tak samo dla lewych silników RCS czy OMS, prawych silników, jak i przednich. Przednich to już tylko dla silników RCS. Tak, i tu mamy jeszcze podział na tak lewą wskazówkę jako utleniacz i prawa jako paliwo, no i tak samo w przednim i prawym. Tu mamy jeszcze pokrętło, które możemy też zmieniać sobie jakby wyświetlane informacje tutaj na tych wskazówkach. Także pierwsza pozycja to jest związana z helem dla silników RCS. Tutaj właśnie oprócz utleniacza i paliwa mamy jeszcze coś takiego jak hel, który służy tam do jakby wtłaczania tego paliwa do silników. Możemy zmienić tą pozycję, żeby pokazywało propelant, czyli teraz paliwo. Czyli tak naprawdę teraz dopiero mamy wskazania dla paliwa, dla silników RCS. I tu możemy się jeszcze przekręcić, o nie, w tą stronę, o w tą stronę. Mamy podpisane OMS propelant, tak, PR, PLT to jest od propelant, czyli jakby środek pędny, czyli powiedz, no po prostu paliwo i teraz mamy wskazania dla tak silników OMS i tu już jest oczywiście to, co jest podpisane tutaj, czyli utleniacz i paliwo. Tu oczywiście mamy 0, bo dla OMS nie mamy tak przednich silników, mamy tylko lewe i prawe oczywiście. No i tutaj dalej na te wskaźniki, tutaj nie będę omawiał wszystkiego, bo tu mamy też różne systemy do podtrzymywania życia, jak ilość tlenu, ilość wody. Tak, tu mamy H2, O2, O2 tlen, H2 woda. Tu mamy chyba podgrzewanie tlenu, HTR od heater, czyli podgrzewanie. Tak samo idąc tutaj dalej, też mamy na przykład cabin press, czyli wskaźnik ciśnienia w kabinie. No i inne tam wskaźniki, to nie będę tego wszystkiego omawiał, niektóre nie są nam teraz za bardzo potrzebne, bo też nie będziemy symulowali żadnych awarii, więc nie wszystko ma sens, może dobrze tutaj szczegółowo omawiać. Jeżeli tutaj jesteśmy po stronie pilota, tutaj też mamy w prawej części głównie ustawienia co do APU, czyli pomocniczych silników, które będą tutaj zasilać nam będą hydraulikę. To też jest ważny element przy starcie i później przy lądowaniu, żeby hydraulika działała, bo będzie nam to napędzało stery naszego wahadłowca, stery, podwozie, hamulce aerodynamiczne i tak dalej. Ale to sobie też, nie będę też teraz w to zagłębia, bo te wszystkie przełączniki będziemy sobie używali później podczas startu i później na orbicie. Tu mamy panele zarządzania mocą. Tutaj też nie będę się w to wgłębiał. Tu też systemy podtrzymywania życia.
Także zobaczmy sobie teraz może to, co najciekawsze, czyli te wyświetlacze, jakie tutaj mamy. Może przyłączę się na widok dowódcy i tak, patrząc tutaj na cały kokpit z przodu, mamy sporo wyświetlaczy. Tutaj w środku mamy, może zacznę od tego, po prostu różne informacje o błędach, awariach, ostrzeżeniach i tak dalej. I tu mamy już jakieś ostrzeżenie, że mamy niskie ciśnienie hydrauliki. No i to się akurat zgadza, tu jest ciśnienie hydrauliki i ono jest dosyć niskie, a to dlatego, że nie działa nam APU, które by tą hydraulikę tutaj wspomagało, więc można powiedzieć, że jest to stan normalny. I tu mamy dwa ekrany dla dowódcy, one są tak podpisane jako Commander 1, Commander 2. Tu mamy ekran, w sumie trzy ekrany, to są ekrany CRT, czyli kineskopowe jeszcze, także oryginalnie wahadłowiec został tutaj wyposażony po prostu w ekrany kineskopowe. Pamiętajmy, lata 80. Nie było jeszcze ciekłokrystalicznych wyświetlaczy, więc tu mamy trzy takie wyświetlacze. Tu nawet są podpisane jeden, tu jest drugi, trzeci. I tu na dole mamy dwa wyświetlacze MDU, czyli Multifunction Display Unit. No i tu tak samo pilot jak i commander ma dwa wyświetlacze, tylko podpisane. Tutaj jest pilot 1, pilot 2 i dwa wyświetlacze już dla pilota. No i weźmy sobie taki wyświetlacz. Może jakoś tu się lepiej ustawię. Tutaj mamy właśnie Primary Fly Display, czyli coś takiego jak mamy w samolotach, gdzie mamy sztuczny horyzont i taśmy z prędkością, wysokościami i tak dalej, więc tu jest coś podobnego, ale są no, różnice i to trochę widać te różnice. Także tutaj mamy taśmę prędkości, jest to prędkość od razu podawana w liczbie Macha. To na dole mamy coś takiego jak ekwiwalent węzłów, czyli jest to po prostu prędkość w węzłach, ale jeszcze skorygowana dodatkowo o ściśliwość powietrza, bo jest to istotne właśnie przy dużych prędkościach czy na dużych wysokościach. No a tak lata wahadłowiec. No i to się na przykład przydaje do przewidywania obciążeń aerodynamicznych, bo na przykład podczas startu będziemy musieli uważać na ciśnienie dynamiczne. No i tu możemy się posługiwać tym wskaźnikiem KEAS, czyli tym ekwiwalentem węzłów, no żeby właśnie uważać, czy nie przekraczamy tak tych dozwolonych wartości ciśnienia dynamicznego, no bo może dojść oczywiście do uszkodzenia wahadłowca. No i ten ekwiwalent prędkości w węzłach oczywiście przyda nam się też później, jak już wejdziemy w atmosferę ponownie. No i z tego oczywiście będziemy mogli odczytywać naszą prędkość szybowania i na przykład też dowiemy się, czy będziemy już mogli wysunąć podwozie i tak dalej. Tutaj mamy taśmę podpisaną jako alfa, to jest angle of attack, czyli po prostu kąt natarcia. I to też jest ważne podczas właśnie startu i podejścia. Tutaj podczas startu musimy trzymać się kąta natarcia w kluczowym momencie, gdy osiągamy już prędkość około Mach ponad 1, może tam 1,3, 1,2. Już możemy dostawać ostrzeżenie o na przykład momencie zginającym skrzydła. Wtedy musimy tak uważać na ten angle of attack, na ten kąt natarcia i trzymywać go mniej więcej w zakresie minus 8, a plus 2. Ale to sobie jeszcze zobaczymy podczas startu, bo na pewno dostaniemy takie ostrzeżenie o momencie zginającym skrzydła. Trzeba będzie tutaj zareagować, żeby nie doszło do katastrofy. Z prawej strony mamy taśmę pokazującą wysokość, podpisaną jako H. Jest to wysokość, najpierw jest pokazana w stopach, do wysokości 400 tysięcy stóp jest pokazywana w stopach, później się przełącza na mile morskie. Wtedy koło liczby dostaniemy też znak M, co oznacza, że to już jest pokazywanie w milach morskich, a nie w stopach. Tam jest jeszcze pokazywane K, co oznacza oczywiście kilo, czyli już tysiące. Czyli będziemy mieli na przykład 400K, to oznacza, że już mamy 400 tysięcy na przykład stóp. Tu mamy H z kreseczką, nie wiem, czy to się jakoś czyta specjalnie. To jest oczywiście prędkość pionowa i tutaj jednostką prędkości pionowej są stopy na sekundę. Tutaj jeszcze podczas wchodzenia w atmosferę to H z kreseczką zmieni się na H z dwiema kreseczkami, czy też kropeczkami. To są kropeczki, sorki, nie kreseczki, a kropeczki. Z dwoma kropeczkami, co oznacza już nie prędkość pionową, a przyspieszenie pionowe. Także tutaj będziemy operowali przy podejściu w atmosferę na innych wartościach. Tak, także tutaj przy wejściu w atmosferę ta taśma troszkę zmienia znaczenie. Tu mamy acceleration, czyli przyspieszenie, czy też inaczej G-force, siłę G. No i mamy też HSI, czyli Horizontal Situation Indicator. Coś, co mamy w samolotach, tak, czyli taką busolę wskazującą kierunek. No i tutaj można powiedzieć, jeden z ważniejszych elementów, jeżeli chodzi o orbitowanie, czyli no, taka kula pokazująca nam
naszą pozycję względem Ziemi. Jest to wskaźnik ADI, czyli Attitude Director Indicator. No i z czego się tutaj składa? On tutaj ma, mamy takie trzy igły w kolorze magenta, pokazujące nam właśnie nasze odchylenie, nasz błąd od prawidłowego naszej postawy, jaką powinniśmy obrać. No to na przykład zależy od tego, co sobie też wprowadzimy w komputer, do czego chcemy się nastawiać i tak dalej. Także te igły mogą uciekać tam na przykład w lewo, w prawo i wtedy musimy jakby ją łapać. Tu u góry mamy tymi trójkącikami oznaczone wychylenie naszych sterów. Na przykład tu ten trójkącik u góry oznacza wychylenie po osi R roll, czyli przechył na lewe czy prawe skrzydło. Tak to można powiedzieć, powiedzmy w odniesieniu do samolotu. Ten trójkącik oznacza wychylenie sterów góra-dół, czyli pitch, czyli pochylenie góra-dół. No a ten trójkącik oznacza odchylenie, czyli oś JO Y. No i odchylenie w lewo, w prawo. Tutaj też widzimy skalę dla tych wskazań odchyleń naszych sterów, czy też odchyleń tej igły pokazującej błąd odchyleń. Tu mamy na przykład skalę dla błędów odchyleń 10. Tak samo 10 mamy dla naszych sterów. Tą skalą możemy sterować. Tutaj mamy przełączniki podpisane ADI. Taki mamy error, czyli możemy tym przełącznikiem zmieniać skalę błędu. W tej chwili jest high, czyli wysoka high. Mogę dać teraz na średnią i widzimy, że zmieniło się na piątkę. I skala jeszcze mniejsza, low, na jedynkę. No czyli teraz jakby czułość tego, czy też odchylenie, no będzie większe, tak? Możemy zmienić na średnie i wysokie z powrotem na 10. No i rate, czyli tutaj odchylenie naszych sterów. I tak samo mamy, tak, teraz wysokie, czyli 10. Skala wysoka, czy też range, zasięg wysoki. Możemy zmienić na piątkę, na mniejszy i na jedynkę jeszcze mniejszy. Także tym możemy sobie tutaj tym sterować. I tutaj jakby działanie tej kuli, też ona działa w kilku trybach. Na przykład tu mamy podpisane ATT, czyli attitude, nasza postawa, wedle czego ma być odniesienie do tej postawy, czy tu mamy ustawione jako ref, czyli reference. I tym przełącznikiem, tu mamy podpisane attitude, możemy właśnie też sobie zmieniać tryb działania tego wskaźnika ADI. Możemy zmienić na alpha LH, ale tu widzimy, że raczej nic się nie zmienia i jeszcze możemy zmienić na inertial. No tu już widzimy, że tak, ta kula nam się troszkę obróciła. Tutaj odniesienie inercyjne, jak i to LVLH, czyli Local Vertical, Local Horizon. To używamy po prostu na orbicie. O tym sobie może powiemy później i zobaczymy też w działaniu bardziej, jak to działa. Tutaj REF używamy, no też możemy używać na orbicie, ale ono się tutaj też bardziej przydaje przy właśnie starcie czy wejściu ponownie w atmosferę, jako już latanie bardziej jak samolot. Czyli w tym trybie referencyjnym, tak jak teraz ref, tak, tutaj nam bardziej pokaże właśnie nasz kurs. Pochylenie, odchylenie, tak, tak byśmy właśnie bardziej lecieli samolotem i to sobie tak ustawiamy teraz na pozycję tutaj ref. Na orbicie tego odniesienia ref też używamy. To służy wtedy bardziej do ustawiania się względem jakiegoś punktu referencyjnego, na przykład gwiazdy, ale to nie na ten odcinek. No i tutaj jeszcze oczywiście ten jakby krzyżyk oczywiście oznacza naszą pozycję naszego wahadłowca. No i tutaj mamy też wskazania tych kątów pochyleń wahadłowca. Roll, pitch, yaw, czyli właśnie przechylenie, pochylenie i odchylenie. To też sobie lepiej zobaczymy, może jak już będziemy na orbicie. Chociaż tu mniej więcej, no chyba jest dosyć silny wiatr, dlatego mi się też R-ka zmienia na minus 3, minus 2. Tak, mam wiatr w porywach do 19 węzłów. No tutaj roll powinien być na 0, tak, bo to jest przechylenie się na skrzydło. Pitch mamy prawie 90, no bo oczywiście jesteśmy ustawieni tak do pionu, tak, więc pionowo do góry, więc by się zgadzało. No i kąt odchylenia wskazuje jakby 0, czyli kierunek na północ. I to też by się zgadzało, bo w launcherze podczas startu ustawiliśmy sobie, że chcemy heading równy 0. No tutaj skacze między 0 a 359, może to też jest związane z tym, że mamy silne podmuchy wiatru. Kolejne oznaczenia, tutaj mamy coś takiego jak DAP, to jest od Digital Autopilot, czyli tryb pracy autopilota w tej chwili jest na auto, czyli autopilot jest włączony. Jeżeli tutaj sobie właśnie przełączymy na CSS, czyli chcemy ręcznie sterować,
No to widzimy, że już jeden przełącznik, jedno przełączenie na CSS spowodowało, że tutaj ten DAB zmienił się na CSS. Jeżeli damy wszystko na auto, oba te przełączniki, to nam się tutaj włącza auto. No i tu poniżej mamy też throttle na auto, czyli ciąg automatycznie ustawiony. Tutaj jak zmienimy to sobie na tryb manualny, to i tak nam się jakby chyba nie przełącza na manual tutaj. Może dlatego, że jesteśmy w trybie startu, a w trybie startu właśnie ciąg jest zawsze sterowany automatycznie. I tu mamy jeszcze oznaczenie MM, to jest od Major Mode. I tutaj już jest bardziej, wchodzimy w komputery, w tryby pracy komputerów i no, w ten sposób oznaczone są pewne poszczególne tryby pracy. Zawsze początkowym jest 101, jak będziemy na orbicie, to będziemy już na przykład używali 201, czyli przełączymy sobie tę główną liczbę na 2. A na przykład tryb wejścia w atmosferę to już będzie 301 i tak dalej. Oczywiście są jeszcze tryby pośrednie, które zmieniają tą ostatnią cyferkę. Możemy mieć na przykład 101 teraz mamy, ale możemy mieć 102, 103, 104, 105 i tak dalej. Teraz może to ciężko zrozumieć, ale to jeszcze sobie zobaczymy później, jak to wygląda, jak to działa, jeżeli chodzi o komputery. Tutaj też mamy ten tryb 101 pokazany, Major Mode, tak przy okazji. Ale wróćmy na razie tutaj do wyświetlacza, bo tutaj na dole możemy jeszcze zmieniać to, co chcemy tutaj wyświetlać. Mamy tutaj, tak w tej chwili mamy Flight Instrument Menu. Tutaj mamy różne przyciski, różne opcje do wyboru. No i możemy je zmieniać tutaj tymi przyciskami krawędziowymi. Tutaj na biało jest podświetlone, co mamy obecnie wybrane. Obecnie mamy wybrane A łamane na E. No i to są skróty od Ascent i Entry. Ascent, czyli wzbijanie się po prostu, a Entry to wejście. Wejście oczywiście w atmosferę. No bo wtedy powinniśmy używać tego widoku. On najlepiej jest tutaj dostosowany do tych dwóch stanów, czyli wzbijania się. Teraz jesteśmy właśnie przed wzbijaniem się. No i później na koniec będziemy wchodzili w atmosferę. No i tutaj możemy sobie zmienić wyświetlane informacje. Możemy sobie na przykład zmienić na orbit. Czyli tu jak będziemy na orbicie, możemy już sobie powiększyć ten wskaźnik ADI i widzimy już tą kulę w powiększeniu. Mamy też wartości dla naszych kątów przechylenia, pochylenia i odchylenia. Dalej mamy data. Tutaj możemy sobie wskazać 4 FC. FC jest od Flight Critical. Czyli to są 4 magistrale danych krytyczne dla lotu, czyli takie, które no, muszą działać, żeby obsłużyć tutaj cały nasz lot. No i tutaj teraz mamy wybraną tą magistralę danych trzecią. No, możemy to sobie zmienić, jak chcemy, chociaż w sumie nie ma takiej potrzeby. Możemy sobie na przykład ustawić FC4, FC2 i tak dalej. No, zostawmy sobie FC3. No i tu mamy przycisk Up. Jak już dojdziemy gdzieś do końca, zawsze możemy wejść w górę. Tutaj przyciskiem Up. Po prostu cofamy się do poprzedniej strony, na jakiej byliśmy. No i teraz jesteśmy na stronie Orbit. Tu mamy jeszcze przyciski Message Reset i Message ACK, tak, czyli Message Acknowledge, czyli tutaj te przyciski teraz nie działają, one będą nam działały, jak się tutaj pojawią nam na ekranie jakieś błędy. Tak, wtedy możemy uznać błąd i zrestartować te message'y, żeby nam się tutaj nie pokazywały. No ale wejdźmy sobie jeszcze dalej, tak, mamy tu przycisk Up, możemy sobie wejść jeszcze wyżej. Tu gdzie byliśmy, to było FLN, czyli Flight. Tak, to są te wszystkie elementy związane z lotem. Dajmy Up. I tu mamy inne menu nazwane Subsystems. I tu mamy różne, tak, znowu do wyboru podsystemy. Mamy na przykład OMS, czyli silniki OMS, ale nie tylko OMS. Tu mamy silniki OMS, a tu mamy silniki MPS, czyli Main Propulsion System, czyli te silniki główne. Tak, mamy 3 silniki główne, które używane są podczas wznoszenia, podczas startu. O silnikach OMS, tak, już dzisiaj mówiłem, to są te silniki używane na orbicie. Mamy 2 silniki, lewy i prawy. No i tu mamy wskazania pracy tych silników. No i jeżeli chodzi o silniki główne, to tutaj większość wskazań dotyczy wskazań ciśnienia helu. Tutaj nam tutaj to pokazuje, czy silniki są bezpieczne w użyciu. Zostało to podzielone tutaj, może zresztą na tej stronie mamy 3 kolumny, czyli lewy silnik, nazwany jako też oznaczony numerem 2, centralny silnik oznaczony numerem 1 i wskazania prawego silnika oznaczone jako też numerem 3. No i tu mamy wskazanie, tak, helu w zbiornikach, ciśnienie helu w lewym zbiorniku, centralnym i prawym.
Tu mamy z kolei ciśnienie helu zbiornika w układzie pneumatycznym. Tutaj mamy też ciśnienie helu, ale dla regulatora. I tutaj też ciśnienie helu regulatora, ale regulatora A, bo są dwa regulatory. Tak, mamy reg A. Jest też regulator B, czyli też redundancja. No i tutaj pytanie, po co nam jeszcze hel dla tych zbiorników i czemu też jest tyle tych wskazań? No jest to dosyć właśnie ważne, bo tak tutaj do silnika podajemy jako paliwo, to co mówiłem chyba już w odcinku pierwszym, ciekły tlen oraz ciekły wodór. I jeżeli te dwie substancje się spotkają, to dojdzie do eksplozji. Więc tutaj one się tam mogłyby spotkać wcześniej w jakiejś tam turbinie. Nie będę tutaj dokładnie omawiał budowy teraz silnika, ale tak, one mogą się tam gdzieś spotkać i żeby zapobiec przed tym spotkaniem, zrobiono jeszcze specjalną tam komorę, z którą tam wpuszczony jest ten hel pod wysokim ciśnieniem, który ma właśnie spowodować, że tak odgrodzić te dwie substancje, czyli ciekły tlen i ciekły wodór. No jeżeli to ciśnienie helu w którymś z zbiorników na przykład spadnie, no to właśnie może dojść do niebezpiecznej sytuacji eksplozji i wtedy musimy odciąć silniki. Znaczy przynajmniej z tych silników, gdzie spadło ciśnienie, tak? Tak, żeby jeszcze zachować kolejne silniki, jakie nam pozostaną, bo inaczej stracimy wszystkie silniki, jeżeli dojdzie do tej eksplozji. I tu mamy jeszcze dwa wskazania podpisane Engine Manifold. Jest to tak też PSIA, czyli ciśnienie, czyli też można powiedzieć inaczej ciśnienie ładowania dwóch tutaj składników napędu dla silników głównych. No jest to LO2, czyli Liquid Oxygen, czyli ciekły tlen, i LH2 to jest ciekły wodór. No i tu mamy wskazania ciśnienia dla tych dwóch substancji, które zapodowane są do silnika jako paliwo. No i tutaj ostatnie te trzy wskazania to jest siła ciągu dla każdego silnika, lewego, centralnego i prawego. Tu jest wskazanie procentowe. No i to sobie zobaczymy podczas startu. Tutaj uzyskamy 100% ciągu podczas startu. No i później te silniki główne już po osiągnięciu orbity nie będą nam więcej potrzebne. Ale za to na orbicie będą nam potrzebne te silniki OMS, czyli Orbital Maneuvering System. I mamy dwa takie silniki, lewy i prawy. No i tu mamy wskazania, tak, Helium Tank Pressure, czyli ciśnienie helu w zbiorniku lewym i prawym. A tu mamy N2, czyli wskazania azotu też w zbiorniku lewym i prawym, tak, ciśnienie azotu. No i tu mamy też ciąg w procentach dla silnika lewego i prawego. Tak, także tutaj dodatkowo mamy jeszcze wskazania ciśnienia azotu, które nam tutaj oczyszcza linię przepływu paliwa. Także tutaj też jest to potrzebne dla bezpieczeństwa i tutaj też mamy wskazania ciśnienia azotu. To jak widzimy, ten wyświetlacz mamy też domyślnie już tutaj wskazany na tym drugim wyświetlaczu, znaczy te wskazania silników. No bo to oczywiście działa też tak, że te wszystkie opcje na dole możemy sobie ustawić jak chcemy na dowolnym tutaj wyświetlaczu. No ale idźmy dalej, włączmy sobie tutaj teraz opcję APU. No to już widzimy, jak bardzo nam zeszło ciśnienie na kolor czerwony. Tutaj też mamy na tym wyświetlaczu MFD, Multifunction Display, dwójeczkę. Mamy też domyślnie już wybrany ten wyświetlacz dla APU. Ale tu nie tylko mamy APU wskazania, ale także dla hydrauliki. Tutaj ogólnie wahadłowiec ma aż 3 silniki APU, czyli pomocnicze jednostki napędowe. Je uruchamiamy właśnie przed startem i to parę minut przed startem, dlatego żeby nie zużywać za bardzo paliwa tych jednostek napędzających. I one powodują napędzanie hydrauliki. Mamy też tutaj 3 układy hydrauliczne. Oczywiście też 3, bo redundancja. No i to APU włączamy właśnie tylko po to, żeby działała nam hydraulika, a dzięki temu, że działa nam hydraulika, działają nam też stery. Działa nam podwozie, działa nam speed breaki, działa nam klapa kadłubowa. No i po prostu jest to niezbędne do startu, jak i później przy wejściu w atmosferę właśnie po to, żeby móc później szybować i móc doszybować do pasa startowego. Także APU będziemy odpalali tylko w tych dwóch momentach, kiedy będziemy właśnie tuż przed startem i kiedy będziemy wchodzili w atmosferę. I tu pierwsze 3 wskaźniki z lewej strony mamy tak podpisane jako ilość paliwa w procentach. Mamy też wartościowo setka. Mamy też ciśnienie paliwa. Ciśnienie będzie nam też spadać w miarę, jak będzie też ubywać paliwa. Mamy też ilość H2O, czyli wody. Tutaj woda jest potrzebna, bo jest używana do chłodzenia tych jednostek APU. I mamy też temperaturę oleju dla każdego silnika APU w stopniach Fahrenheita. Tak, czyli w tej chwili jest to 44 stopni Fahrenheita dla każdego APU. No i oczywiście musimy tak umiejętnie zarządzać tym APU, że jeżeli na przykład
bym teraz odpalił te APU i ono by sobie tutaj bardzo długo pracowało. Później bym wystartował na orbitę i chciał powrócić na przykład do atmosfery i już na przykład zabrakłoby mi paliwa, żeby ponownie uruchomić APU, tak, żeby móc bezpiecznie wejść do atmosfery i później móc lecieć w atmosferze. No to będzie problem, tak? Nie będzie nam tutaj działała hydraulika. Tak samo woda nam jest potrzebna, żeby chłodzić te APU. Bez wody też APU się szybko przygrzeją i dojdzie do awarii APU. A tym samym stracimy hydraulikę, więc bardzo ważne też parametry. I wskazania dla hydrauliki. Tutaj mamy ilość płynu hydraulicznego w trzech zbiornikach dla trzech układów hydraulicznych. I tu mamy pokazane procentowo. I mamy ciśnienie tej hydrauliki, tego płynu hydraulicznego. No i tutaj oczywiście przy pracy już tego APU będziemy musieli ustawić te ciśnienie tutaj na tą kreskę górną, czyli na wysokie ciśnienie, żeby wszystko sprawnie działało. Na orbicie jest to niepotrzebne, więc na orbicie będziemy wyłączali w ogóle APU, hydraulika nie będzie nam potrzebna, no bo powierzchnie sterowe tam nie działają, bo jest próżnia, nie ma powietrza, więc nie ma sensu w ogóle tutaj zużywać paliwa dla APU i żeby to w ogóle działało, więc tutaj APU będziemy wyłączyć, ale będziemy je tutaj, całą tą hydraulikę też będziemy utrzymywali w takiej cyrkulacji, po to, żeby ten płyn hydrauliczny nam nie zamarzł. Idąc dalej, mamy kolejną pozycję SPI. A to jest skrót od Surface Position Indicator. Tak, czyli taki pokazywacz naszych pozycji co do wszelkich powierzchni sterowych. No i na tym wyświetlaczu tutaj mamy podpisane elevons, czyli sterolotki. Tutaj mamy sterolotki na lewym skrzydle, a tutaj na prawym skrzydle. I na każdym skrzydle mamy po dwie sterolotki, co odzwierciedlają te żółte strzałki, te trójkąty. W tej chwili wszystkie są na pozycji 0 stopni. Jako, że właśnie też mamy wyłączone APU, że jeżeli włączymy APU i hydraulika będzie działać, to one automatycznie wejdą na pozycję około 11 stopni. Czyli tu mamy jakby odzwierciedlenie wysokości, sterów wysokości. Jeżeli sobie wejdziemy też w widok zewnętrzny, to zobaczymy te sterolotki tutaj na skrzydłach. Tu na prawym dwie i na lewym dwie. No i sterolotki dlatego, że one tak się nazywają, bo tak te stery jednocześnie sterują jakby właśnie sterem wysokości, co przed chwilą pokazałem, ale także lotkami, czyli przechyleniem na skrzydło lewe czy prawe. I tu na przykład ten wskaźnik pokazuje wychylenie jakby lotek, czyli przechylenie na lewe skrzydło, jak i prawe. Tu mamy zakres od 0 do 5 stopni, czy to w lewą stronę, czy w prawą stronę. No i też ten żółty trójkącik pokazuje wychylenie sterolotek, tak jakby były lotkami. A tu mamy wskazanie sterolotek, tak jakby były sterem wysokości. Tu dodatkowy pasek, który nam pokazuje tak wychylenie w procentach body flaps, czyli klapy kadłubowej. W tej chwili mamy wychylenie na 50% pokazane. No i klapa kadłubowa tak jest umiejscowiona tutaj. Ona się po prostu wychyla w górę czy to w dół. No i tutaj w tym symulatorze klapą kadłubową sterujemy klawiszem F. Tak tutaj, żeby podnieść to klawisz F, żeby obniżyć to Shift F. Tak więc tutaj F, Shift F steruje nam tą klapą kadłubową. Oczywiście sterolotkami tutaj sterujemy normalnie joystickiem. Tutaj też tak astronauci sterują tym joystickiem. No my tutaj joystickiem, czy myszką, czy czym tam chcemy, czy klawiaturą, zależnie co mamy podpięte i czym latamy. Dalej mamy tutaj wskazania steru kierunku, czyli radar w stopniach. Tu mamy zakresy od 0 do 30 stopni w lewą stronę, jak i 30 w prawą stronę. No i tutaj trójkącik pokazuje aktualne wychylenie steru kierunku. No i tutaj oczywiście ster kierunku jest tak jak w samolocie. Tutaj mamy ster kierunku na stateczniku pionowym. I tutaj co ciekawe, sterem kierunku nie sterujemy klawiszami 0 i Enter na klawiaturze numerycznej, jak to miało miejsce w innych samolotach. Tutaj sterujemy sterem kierunku poprzez klawisze kwadratowych nawiasów. Odchylenie w lewo czy w prawo. I kolejne tutaj wskazanie to jest hamulec aerodynamiczny, czyli speed brake. Mamy dwa wskazania, command, czyli to zadane, które chcemy ustawić. To reaguje od razu, ale właśnie ten hamulec aerodynamiczny reaguje z opóźnieniem i dlatego ta strzałka żółta nam się będzie przesuwać troszkę z opóźnieniem, dlatego mamy dwa wskazania. I tutaj jak zobaczymy sobie widok zewnętrzny, to hamulec aerodynamiczny znajduje się w tym samym miejscu co ster kierunku. Także ster kierunku składa się z dwóch klap i jeżeli otworzymy hamulec aerodynamiczny, to te dwie klapy się otworzą na prawą stronę, jak i na lewą stronę. I w ten sposób otworzy się hamulec aerodynamiczny, który nam będzie tutaj spowalniał lot wahadłowca. Ale tutaj co ważne, sterowanie tymi powierzchniami sterowymi ma sens dopiero podczas powrotu do domu i wejściu w atmosferę. Tutaj przy wzbijaniu
nie sterujemy w ten sposób wahadłowcem. Wahadłowiec raczej zawsze będzie utrzymywał tutaj te wskazania na zero bez speed breaku. Tutaj tylko ustawi jakby ster wysokości na pozycję około plus 11 stopni. A to dlatego, że podczas startu sterujemy silnikami. Silniki mają coś takiego jak gimbal, taki mechanizm, który można tu powiedzieć po polsku taki przegub, który wychyla po prostu dysze silników. Dysze silników są tych głównych, jak i tych z Solid Rocket Boosters są, mają możliwość przechylania. Silniki Solid Rocket Boosters, one się przechylają w taki sposób, żeby kontrolować przechylenie, a silniki główne kontrolują pochylenie, jak i odchylenie. Także tutaj sterujemy tak zwanym thrust vectoring, tak, czyli wektorowaniem ciągu podczas startu. Powierzchnie sterowe dopiero używamy podczas lądowania. Ale sam start zobaczymy sobie w następnym odcinku i wtedy też to zobaczymy w działaniu. Idąc dalej tutaj w naszym menu, mamy tutaj na każdym też wyświetlaczu coś takiego jak port cell, czyli wybór portu, który ma obsługiwać dany wyświetlacz, który tutaj obsługujemy. I tu jak zobaczymy z lewej strony, mamy coś takiego jak P3 w tej chwili i S1. Tu mamy troszkę inne wskazania, na przykład P1 i S2. To są właśnie porty. Jak tu sobie klikniemy teraz ten przycisk Port Select, to widzimy, że ta gwiazdka przełącza się teraz między tym P3 a S1. Czyli w ten sposób możemy wskazać sobie port, który ma obsługiwać dany wyświetlacz, a tym samym, który IDP ma obsługiwać ten wyświetlacz. IDP to jest skrót od Integrated Display Processor, czyli jest to taki zintegrowany procesor używany do wyświetlania. I tych procesorów jest 4, stąd te liczby, tak? Czyli tu mamy na przykład pierwszy procesor i trzeci procesor. To nie należy jeszcze mylić z głównym komputerem. Tych komputerów jest 5, to jest tylko taki procesor do obsługi wyświetlania. A te literki P i S oznaczają primary i secondary, tak? Czyli mamy tutaj na przykład do tego wyświetlacza mamy jakby podłączone dwa porty, primary dla procesora wyświetlania trzeciego i port secondary, czyli taki drugorzędny dla wyświetlacza procesora pierwszego. No i tym przyciskiem możemy sobie wybrać te porty. Tutaj jeszcze mamy coś takiego jak MAN, czyli manualny wybór albo automatyczny. Tu też odnosi się portów i to oznacza, jaka będzie rekonfiguracja portu, jeżeli na przykład tutaj padnie nam, nie wiem, na przykład ten procesor trzeci, to mamy, że tutaj musimy manualnie skonfigurować, czyli ręcznie skonfigurować na przykład inny port, czy też cały też inny tutaj Integrated Display Processor dla tego wyświetlacza. I tu też sobie zobaczymy, że każdy tutaj wyświetlacz operuje na innych procesorach i portach. Na przykład te wyświetlacze mają zdublowane porty, mają primary i secondary, czyli mają taki backup, secondary jeszcze jest port. A na przykład ten wyświetlacz ma już tylko jeden port, primary, i opiera się na pierwszym procesorze. Tak, te wyświetlacze, ten wyświetlacz też ma tylko jeden, ten ma z kolei też już dwa porty. To też możemy sobie wyświetlić sposób właśnie działania tego układu całego z tymi procesorami do wyświetlania. Tu wejdźmy sobie jeszcze wyżej. Tak, DSP na razie ominiemy, do tego wrócimy. Wejdźmy tutaj w maintenance, czyli takie systemy utrzymania. I tutaj właśnie zobaczymy to, taki fajny schemat tych wyświetlaczy. I tu od razu widzimy te IDP, czyli Integrated Display Processor. Widzimy, że jest ich 4. I ten jest na niebiesko. A to dlatego, że właśnie IDP3 obsługuje wyświetlacz, który teraz obsługuje. I to też widzimy tutaj, mamy trójeczkę, czyli IDP3 i to jest primary, tak? Czyli ten główny wyświetlacz. I tu mamy wszystkie te wyświetlacze pokazane u góry, nawet są tak ułożone jak właśnie na kokpicie, czyli mamy dwa te, to są dwa te, które teraz widzimy, CDR, czyli commander, czyli tak, te dwa dla dowódcy. Dalej mamy CRT1, CRT2, CRT3, tak, i to są te 1, 2 i 3. No i tu mamy MFD1 i FD2 i to są oczywiście te 1 i 2.
No i po prawej stronie mamy wyświetlacze dla pilota PLT1, PLT2 i to są oczywiście te PLT1, PLT2. I tutaj właśnie widzimy, że są podświetlone na niebiesko wszystkie te wyświetlacze, które są obsługiwane przez IDP trójkę, czyli przez procesor wyświetlania trójeczka. A to też widzimy po tym, że tutaj ta pierwsze, w tej pierwszej krateczce mamy też trójeczkę napisaną. I tutaj też widzimy, że dla tego wyświetlacza CRT3 też jest trójeczka i dla PLT2 też jest trójeczka. I tu też możemy zobaczyć, że CRT3 ma, tak, czyli tutaj jest CRT3 i też ma primary trójkę ustawioną. No i tak samo w widoku pilota też byśmy zobaczyli, że ten wyświetlacz drugi po prawej stronie też jest obsługiwany, o tu jak zobaczymy, też jest obsługiwany przez procesor trzeci. Także tutaj mamy narysowany cały taki układ tych wyświetlaczy i procesorów, które obsługują dany wyświetlacz. A ta druga krateczka oznacza właśnie ten secondary port, czyli ten port drugorzędny, czy też zapasowy. I tu widzimy, że tylko zapasowe porty mają wyświetlacze dla dowódcy, dla pilota i te MFD, Multifunction Display. A wyświetlacze CRT nie mają tych portów sekundary. I tu mamy to wskazanie rekonfiguracji, że jest ręczne na MAN, w sumie dla każdego wyświetlacza. I to możemy sobie też zmienić tutaj w config. Możemy też zmienić port. Nawet widzimy, teraz przełączyłem się na S1, czyli ten IDP1. Procesor pierwszy obsługuje mi teraz mój tutaj wyświetlacz CDR1, który teraz obsługuje. To jest właśnie też ciekawe, że to zawsze pokazuje na niebiesko to, który wyświetlacz właśnie obsługujemy. Jeżeli to bym robił na drugim wyświetlaczu, to by się pokazywały wskazania co do tego wyświetlacza. Ale ok, i tu mamy właśnie wybór tego portu też zobrazowany. Te podświetlenie na niebiesko teraz mi podświetliło właśnie procesor ten pierwszy. Teraz zmienię port i podświetla mi trzeci. I tu mamy tą rekonfigurację, czy ma być automatyczna, czy ręczna. I tu możemy zmienić na auto. I tu widzimy, że się zmieniło na auto. I tutaj też zmieniło się na auto. Teraz zmienię się znowuż na ręczny. Mamy man. To taką mamy rekonfigurację też tego. Ale idąc dalej, tu jeszcze mamy wyświetlacz CRT4 i AFD1. To są z kolei wyświetlacze tutaj z tyłu. Czy jak zmienię tutaj sobie widok na przykład na panel R11. No to zobaczymy też, że tu jest wyświetlacz. Tutaj też mamy czwóreczkę, co właśnie już mówi nam, że on jest obsługiwany przez ten procesor wyświetlania czwarty. Ale też tutaj, jak spojrzymy na tył, to też zobaczymy kolejny wyświetlacz, też obsługiwany przez procesor czwarty. Czyli tu są te dwa dodatkowe wyświetlacze, które są pokazane. O, tutaj na dole. I tu na dole mamy jeszcze cztery urządzenia oznaczone jako ADC, to jest od Analog to Digital Converter, czyli przetwornik analogowo-cyfrowy, mówiąc po polsku. No i tu też widzimy, które te przetworniki obsługiwane są przez tutaj nasz procesor IDP podłączony do naszego wyświetlacza. No i tu mamy, że jest to ADC1B i 2B. I jeżeli tu sobie włączę na przykład ten wyświetlacz i też weźmiemy sobie w maintenance, tak, to widzimy różnicę. Podświetla się tylko to, co dotyczy się teraz tego wyświetlacza CDR2 i widzimy, że to jest obsługiwane przez display procesor pierwszy i przetwornik analogowo-cyfrowy tutaj przez 1A i 2A. I takie to są konfiguracje. Ja tu może wrócę do tego, co było. No jak już jesteśmy na tej stronie maintenance, to możemy też zobaczyć tutaj pod stronę fault, czyli różne tutaj błędy co do właśnie procesora IDP3. No jak widzimy, ten procesor nie ma teraz żadnych błędów. Tu mamy jeszcze przycisk clear, żeby coś wyczyścić i resetowanie tych wiadomości o błędach. Tu mamy tą konfigurację, to już widzieliśmy, czyli zmiana portu i czy rekonfiguracja automatyczna, czy ręczna. I mamy coś takiego jak CST, ale to nic tu nie działa i mamy memory. Więc to sobie zostawmy w spokoju. I ostatnie tutaj menu, jakie nam zostało, to jest wyświetlacze DPS.
DPS jest to skrót od Data Processing System, czyli po prostu systemy przetwarzania danych i to już jest ściśle związane z procesorami naszego wahadłowca i tu widzimy, że te trzy wyświetlacze ciekłokrystaliczne, one obsługują właśnie Data Processing System, wyświetlanie właśnie tych informacji. Tu akurat widzimy, że pierwszą stroną jest właśnie ten Major Mode, który też widzieliśmy tutaj we Fly i tak, to widzimy ten Major Mode 101. Ja może się tutaj będę pokazywał to okienko. No dobra, teraz mamy całości. I tutaj mamy nazwę strony, na której się znajdujemy, tak? Czyli ta 101 to jest Launch Trajektory, czyli nasza trajektoria startowa. Tutaj mamy też wyświetlony czas. No jeżeli wyświetlimy sobie tutaj z menu czas, no to zobaczymy, że to się pokrywa z tym czasem UTC, czyli to jest po prostu nasz zegar, nasza tutaj godzina, ale godzina UTC, czyli ten czas uniwersalny. I no i tutaj mamy dane, które prezentuje dany program, jaki został załadowany, w tym wypadku 101. No i tu jest narysowana nasza trajektoria startu, trójkącikiem jest zaznaczony nasz wahadłowiec i on po prostu wzbijając się będzie tutaj podążał po tej trajektorii. No mogą być pewne odchyły, ale oczywiście to sobie zobaczymy podczas startu, że mniej więcej tak się będzie działo. Ale o samej tej trajektorii powiemy sobie później. Tutaj bardziej chodzi o to, że tak, tutaj jest Data Processing System, czyli system przetwarzania danych wyświetlany na tych trzech ekranach. No i teraz co najważniejsze, musimy tutaj sobie omówić komputery naszego wahadłowca. Tutaj wahadłowiec wyposażony jest aż w 5 komputerów działających niezależnie. Na czterech pierwszych komputerach działa program, który nazywany jest skrótem PASS. To jest od Primary Avionics Software System, czyli takie główne oprogramowanie systemu awioniki. Jest to oprogramowanie, które zostało napisane przez firmę IBM. Jest jeszcze piąty komputer, na którym działa zupełnie inne oprogramowanie. Ono jest nazwane skrótem BFS od Backup Flight System, czyli taki zapasowy system lotu. No i to jest zupełnie inne oprogramowanie, które zostało napisane przez też zupełnie inną firmę, przez firmę Rockwell International. No właśnie chodzi o to, żeby tak dwa niezależne podmioty, niezależne firmy napisały podobne czy też to samo oprogramowanie, tak żeby właśnie mieć pewność, że wszystko w razie awarii będzie działało. Tak, także mamy też ten backup na piątym komputerze, który też zawsze może przejąć kontrolę, gdyby właśnie to oprogramowanie PASS działało wadliwie na wszystkich komputerach. No i oczywiście mamy dużą redundancję tych komputerów właśnie też po to, żeby w razie awarii jednego z tego komputerów on po prostu zostanie przegłosowany, bo inne komputery wykonały te same obliczenia, na przykład uzyskując inny wynik, tak, ale trzy komputery na przykład uzyskały ten sam wynik, a czwarty zupełnie inny. No więc ten czwarty zostanie przegłosowany, że on coś źle obliczył po prostu i no i tutaj, żeby mieć pewność, że wszystko właśnie tak będzie działało prawidłowo, wykorzystano aż taką dużą liczbę komputerów. No i tu też warto wiedzieć, że komputery te nazwano skrótem GPC, czyli General Purpose Computer, czyli takie komputery ogólnego przeznaczenia. No i tutaj cała zabawa zaczyna się właśnie z tymi komputerami, bo one są bardzo skomplikowane i no toporne też w użytku. Raz, że mamy te właśnie programy, tak jak tutaj mamy załadowany program 101, i taki główny program nazywa się właśnie OPS, to jest Operational Sequences, czyli taka sekwencja operacyjna. I tych sekwencji operacyjnych jest wiele. No i żeby to sobie zobrazować, najlepiej będzie sięgnąć do dokumentacji, która jest dostępna w katalogu tutaj od FlightGear, co już pokazywałem wcześniej. Tam, gdzie jest nasz wahadłowiec zainstalowany, mamy katalog Documents i tam mamy właśnie ten pliczek, gdzie możemy właśnie zobaczyć schemat tych komputerów, w zasadzie tego oprogramowania komputera. Tak, także na każdym komputerze zainstalowany jest taki schemat z oprogramowaniem. Tutaj najważniejsza będzie dla nas ta warstwa aplikacji, application software, tak, czyli aplikacja zainstalowana na tych komputerach i ona tutaj jest podzielona na trzy główne funkcje, tak, major function. GNC to jest od Guidance Navigation Control, czyli naprowadzanie, nawigacja i kontrola. To ogólnie służy do sterowania lotem. Tak, nawigacja, czyli sensory, czujniki, które mówią, gdzie jesteśmy, gdzie się znajdujemy, gdzie się znajduje wahadłowiec. Guidance, czyli nawigacja, czyli gdzie się mamy udać. I kontrola. Kontrol to jest oczywiście sterowanie już silnikiem, czyli przełożenie tego wszystkiego na to, co ma zrobić silnik. Tak, i tu mamy oprogramowanie właśnie GNC. Dalej mamy oprogramowanie SM. To jest od System Management, czyli zarządzanie systemami.
na przykład operacjami na orbicie, jak otwieranie drzwi ładowni, jak operowanie załadunkiem, ramieniem kanadarm i tak dalej. I tymi systemami, te systemy są symulowane tutaj we FlightGear i je możemy używać. Mamy też trzecią tą główną funkcję nazwaną PL, to jest od payload, czyli tak, ładunek, ale tym tutaj się nie przejmujemy we FlightGear, dlatego że to bardziej jest używane przez służby naziemne podczas przygotowywania w ogóle wahadłowca do startu, a my już jesteśmy na rampie startowej przygotowani na parę minut przed startem, więc tutaj PL w ogóle nie jest symulowane, nie jest używane we FlightGear. No i wróćmy teraz do tych dwóch funkcji GNC i SM. Tutaj każdy wyświetlacz taki może wyświetlać te dwa tryby GNC albo SM. I tu na dole mamy do tego przełączniki. Tu mamy na przykład do CRT1, czyli do tego pierwszego wyświetlacza CRT1, czyli do tego. Tu mamy do CRT3, czyli do tego wyświetlacza. I do CRT2, do tego wyświetlacza. No, pierwszy przełącznik to jest w ogóle power on. Czy możemy to wyłączyć? Dobra, wyłączę to na przykład. Tak, jest off. Jest wyłączony. Oczywiście też nam padł ten wyświetlacz, a to dlatego, że wyłączyliśmy tak naprawdę cały ten IDP, czyli display processor. Dlatego wyłączyły się wszystkie ekrany, które ten procesor obsługiwał. Więc tak naprawdę to nie wyłącza jakby samego ekranu, tylko cały procesor. Ekran wyłączamy tym przyciskiem. O, to teraz tylko ten jeden ekran wyłączyłem. Tu, by the way, mamy też jasność ekranu. I te pokrętła są przy wszystkich ekranach. Ale dobrze, wróćmy do tutaj przełączników tych Major Function, tak? Bo tutaj mamy drugi przełącznik, właśnie Major Function, który działa w trzech trybach, ale tutaj ten trzeci jest nieużywany, PL. Czyli mamy GNC, SM i PL na dole. I teraz jak podświetlimy, to mamy w trybie GNC właśnie, tak? Czyli ten wyświetlacz działa w trybie GNC. I w zasadzie chyba każdy działa domyślnie w trybie GNC. No i teraz ten tryb możemy sobie zmienić. Klikam środkowym przyciskiem myszy. O nie, to daje lewy. Tak, lewym przyciskiem myszy. Jesteśmy teraz w trybie SM. Jak zobaczymy ten wyświetlacz, on teraz próbuje wyświetlić inną stronę w ogóle. Inny OPS, czyli tą sekwencję operacyjną, pod numerkiem 201. Ale nie może tego teraz zrobić, dlatego mam przekreślone, bo tego będziemy używali dopiero na orbicie, a jeszcze w ogóle nie wystartowaliśmy. Tu nam też major function dalej wyświetla 101, a nie 201. Tu byśmy najpierw zmienić właśnie major function na 200, żeby móc tutaj też operować tą stroną. Tu akurat mamy stronę dotyczącą anteny. Tak, ale ogólnie tym przełącznikiem przełączamy się między te dwa stany GNC i SM. I od tego zależy też, co będziemy mogli tutaj sobie wyświetlać na takim ekranie. To tak, żeby nie było za łatwo. Tak, i teraz wracając tutaj do naszego schematu. Widzimy te różne OPSy, jakie są dostępne dla danego tutaj systemu, czy to GNC, czy SM. Tutaj widzimy, że dla SM mamy tylko dostępny OPS 2. OPS 2, czyli też inaczej mówiąc 201. I to widzieliśmy, że domyślnie nam się tutaj chciała wyświetlić strona 201, czyli ten OPS 2. Jeżeli to przyłączę na SM, tak, domyślnie chce się wyświetlać 201, no bo tylko SM, bo SM tylko tutaj operuje na OPS 2, więc od razu na to wskakuje ta dwójka. Na z kolei GNC może operować na większej ilości OPSów. W tej chwili jesteśmy właśnie w OPS 1, inaczej też na tej pierwszej stronie OPS 1, nazwanej numerkiem 101. To też widzimy tutaj te 101 i tak, tutaj major function 101. No i tu mamy też fajnie właśnie to narysowane te drzewa, które nam pokazują też czym, do czego służą dane OPSy. Tak, na przykład OPS 1 jest to ascent, czyli wzbijanie się. Czyli tego OPSa używamy podczas startu. Na przykład później na orbicie przełączymy się na OPS 2, bo to jest właśnie on orbit na orbicie. Jak wszystko pójdzie dobrze, to przełączymy się na OPS 3, czyli na entry, czyli na wejście w atmosferę. I ten OPS właśnie służy do tutaj to oprogramowanie, do tego, żeby tak obsłużyć nas, no pomóc nam nawigować przy wejściu do atmosfery. Tak, mam jeszcze OPS 9, którego raczej nie będziemy używali, OPS 8, tego raczej też nie będziemy używali. Mamy jeszcze OPS 6, który z kolei wyłania się tutaj z tego programu, z OPS 1.0.3, czyli też inaczej 103. I OPS 6 służy do takiego awaryjnego lądowania, gdzie tutaj właśnie coś
poszło nie tak podczas startu i musimy wracać do miejsca lądowania. No bo właśnie RTLS to jest skrót od Return to Launch Site, czyli powrót do miejsca startu, czyli po prostu wracamy do Kennedy Space Center, lądujemy tam na lotnisku. Czyli po prostu na przykład, nie wiem, padnie nam silnik, to przełączamy się szybko na OPS 6 i tutaj wtedy wykonujemy ten program. No i właśnie można powiedzieć, że te wszystkie OPSy to są jakby programy, które musimy sobie wczytać. To jest jakby cały osobny program, który jest wczytywany do komputera. W sumie do tych wszystkich komputerów, do tych wszystkich pięciu komputerów, tak, bo mamy tą redundancję pięciu komputerów. No i teraz właśnie jesteśmy na OPS 1, a dokładnie na tej pierwszej stronie Terminal Count, tutaj nazwanej tak numerek 101. No i możemy się przełączyć na kolejne strony, np. 102, 103, 104. Chociaż tutaj nastąpi to automatycznie i prawdopodobnie nie wiem, czy będzie się dało to przełączyć, ale właśnie, żeby się przełączać, cokolwiek tutaj robić z tymi komputerami, to musimy właśnie wprowadzać dane do tych komputerów. A żeby wprowadzać dane, to do tego służą tutaj te klawiatury. Tutaj z przodu mamy dwie klawiatury. To jeszcze panel ten, na przykład R11 też ma, to jest trzecia klawiatura, no, gdzie możemy używać na przykład przy tym ekranie. I tutaj, jeżeli jeszcze chodzi o klawiaturę, to tak, ważne są tutaj te dwie kreseczki, czerwona i żółta, bo te kreseczki mówią nam, do którego ekranu będą wprowadzane dane z danej klawiatury. I na przykład czerwona kreska oznacza tą klawiaturę lewą po stronie dowódcy, klawiatura tutaj prawa oznacza, oznaczona jest tą kreską żółtą. No i w tej chwili, jak tutaj te dwie kreski znajdują się na tym ekranie, to oznacza, że użycie którejkolwiek z tych klawiatur będzie wprowadzało dane tutaj do tego ekranu. Możemy to zobaczyć, dane na przykład 1, 2, 3. No i widzimy, że tutaj na scratchpadzie, czyli na takim brudnopisie, pojawia nam się tej linii, to co wpisujemy. Tak, pojawiło mi się tutaj 1, 2, 3. Tutaj oczywiście niewygodne jest tutaj ciągle operowanie typu góra, dół i patrzenie, co wpisuje i patrzenie na klawiaturę, dlatego twórcy tego wahadłowca, chwała im za to, dodali osobne okienko tutaj w Data Processing System jako tak, keyboard, klawiatura. Mamy w sumie dwie klawiatury. Pierwsze okienko to jest tworzenie klawiatury takie z GUI, właśnie Flight Geara. I drugie okienko podpisane jako New. Tak, jest tutaj przygotowane jakby z tekstur, imitując bardziej tą klawiaturę tutaj kokpitową. No, kto co lubi, ja może będę używał tej z teksturami. Tak, także coś tu sobie wprowadziłem. No i co? I tutaj z tym nic nie zrobię. Tu mogę to usunąć klawiszem Clear. Więc tak, Clear usuwam poszczególne znaki, jakie wprowadzam. No i oczywiście kolejne pytanie, czy można coś wpisywać na przykład do innego ekranu? Na przykład do tego chciałbym coś wpisywać. Oczywiście można. Do tego służy tutaj przełącznik. Mamy Left Control Select. Tutaj mamy w sumie, przełączamy się tak naprawdę, przełączamy procesor, który ma obsługiwać klawiaturę. Tym przełącznikiem możemy się przełączyć między tym procesorem IDP, tak, czyli Display Processor 1 albo 3. I w tej chwili jest wybrany 3. I tu możemy się przełączyć na 1. Czyli lewą klawiaturę możemy przełączyć tylko na procesor 1 albo 3. I teraz jak przełączę na 1, to widzimy, że czerwona kreska pokazała się tutaj na tym ekranie. No, może zrobię takie ujęcie, będzie lepiej to widać. Teraz przełączę się z powrotem na trójkę, jestem na trójce. Jedynka i ta kreska czerwona przeniosła się na jedynkę. A z kolei ta prawa klawiatura tutaj też ma przełącznik w tym samym miejscu, tylko że po prawej stronie. No i ona z kolei tutaj służy się do przełączania między procesorem wyświetlania 3 a 2. I jak sobie to kliknę, to widzimy, że kreska tutaj ta teraz żółta się przełącza między 2 a 3. No ale tutaj ja najczęściej używam tego ekranu i przełączam sobie tutaj tą czerwoną kreskę na jedyneczkę. A możemy też sobie jeszcze zrobić bardziej wygodnie i ten wyświetlacz CRT1, czyli właśnie ten, otworzyć też w osobnym okienku. I też widzimy tutaj, tak niezależnie gdzie się patrzymy, ten wyświetlacz. I tutaj jeszcze warto też wiedzieć, że możemy pójść w menu Data Processing System i tu mamy coś takiego jak Display Processor. Tak, czyli okienko dialogowe dotyczące tych właśnie procesorów wyświetlania. I tutaj w tym okienku też możemy sobie skonfigurować, do którego ekranu będziemy chcieli pisać.
czyli jakby pod który ekran będzie podpięta klawiatura. I co ciekawe, tutaj już mamy możliwość nawet przepięcia się do ekranu numer 2 naszą lewą klawiaturą, co było niemożliwe tutaj z tego przycisku. Tak, te przyciski tylko umożliwiały między 1 a 3 się przełączyć, a tutaj mamy dowolność już 1, 2 albo 3. No i to oczywiście wszystko dotyczy się tylko tej lewej klawiatury i tak samo tej obsługiwanej z okienka dialogowego, to też jest lewa klawiatura. I tu jeszcze na dole mamy oczywiście możliwość przełączenia się między tymi funkcjami głównymi, czyli GNC albo SM i też do ekranu 1, 2 albo 3. No i na przykład teraz na ekran 1 wrzucimy sobie SM. Tak, i mamy to samo, co uzyskaliśmy tutaj tym przełącznikiem. Więc tutaj z okienka dialogowego też możemy się przełączać. I tak samo dla innych ekranów. No i teraz, jeżeli chciałbym się przełączyć na inny OBS, na przykład na OBS 102, chociaż nie wiem, czy będzie to możliwe, ale zobaczymy. Tak, to będąc na OBS 101, mogę teraz wpisać, tutaj mam klawisz OBS, klikamy OBS, wyświetla nam się to, co wpisaliśmy, czyli OBS, tak, na przykład 102, więc wpisujemy 102. I teraz takie coś, OBS-a jak i speca potwierdzamy klawiszem PRO. Więc wciskamy PRO. No i tutaj widzimy, że ekran mignął i jesteśmy teraz na stronie 102, jako właśnie Ascent Trajektory 1. No tutaj akurat jest to podpisane inaczej jako First Stage. Ale mamy jeszcze Second Stage, zobaczmy, czy on się załaduje, czyli OBS 103. Czyli wpisuję teraz OBS i 103. Mamy OBS 103, potwierdzamy PRO. No i widzimy teraz, że załadowała nam się tutaj strona OBS 103. Co prawda tu jest troszkę ta trajektoria nieprawidłowa, ale to na razie się tym nie przejmujemy. W każdym bądź razie widzimy, w jaki sposób możemy się przełączać tutaj między OBS-ami. Tu jest z kolei jeszcze taka zasada, jeżeli chciałbym teraz się przełączyć na przykład na OBS 202, no to można by pomyśleć, że wystarczy wpisać teraz OBS 202 z klawiatury, potwierdzić klawiszem PRO i będziemy na OBS 202. No niestety nie będziemy, a to też dlatego, że jak zmieniamy OBS-a całkowicie, na przykład z jedynki na dwójkę, to musimy najpierw właśnie zawsze wpisać ten pierwszy program z danego głównego OBS-a. Tak? Czyli jak chcę wejść na OBS 2, to muszę wpisać najpierw OBS 201 i potwierdzić PRO, a później jeszcze raz wpisać OBS i wpisać teraz 202 i potwierdzić PRO i dopiero wtedy będę na tym OBS 202. Także takie to są niewygody. No podyktowane jest to tym, że to są bardzo stare komputery, bardzo stare oprogramowania, bardzo też niewygodne w użytkowaniu. My tutaj możemy się przełączyć, będziemy mogli się przełączyć na OBS 201, ale wtedy troszkę zepsujemy sobie lot, bo będziemy musieli prawdopodobnie zrestartować w ogóle cały flight gear, bo nie będziemy mogli wtedy powrócić do OBS 101, a jesteśmy przed startem i powinniśmy być na tym OBS-ie 101. Więc ja się może teraz do OBS 200 nie będę przełączał, no ale mniej więcej teraz widzimy właśnie, jak należy się przełączać między tymi OBS-ami. Wrócę sobie teraz na przykład do pierwszego tego 101 i potwierdzamy PRO i jestem na 101. Ale żeby utrudnić tutaj życie operowania na komputerze, to tutaj nie tylko mamy te OBS-y jako strony do wyświetlania tutaj na wyświetlaczach, ale mamy też pewne specjalne funkcje i specjalne, oni to nazywają display, nie wiem, wyświetlacze, tak? Czyli mamy special function i special display. Czyli mamy kolejne ekrany czy strony, które możemy sobie wyświetlić, używając klawisza spec, czyli ten special. Weźmy sobie teraz na przykład, wpiszmy spec 50, i spece też potwierdzamy PRO. To jest ważne, żeby zapamiętać, że OBS-y, jak i spece potwierdzamy klawiszem PRO. I klikamy teraz ten program. No i teraz widzimy zupełnie nową stronę, nazwaną tutaj Horizontal Situation. Nie będę jej teraz omawiał, ale właśnie tutaj pokazuje, że można się jeszcze przełączać na pewne strony specjalne. Jest to strona funkcji. Zobaczmy tutaj, że właśnie ta strona 50 pojawiła się tutaj. Czyli dalej jesteśmy na OBS 101, ale łamane na 50, czyli na stronę funkcji 50. Teraz zawsze możemy się cofnąć z tej strony do 101, wciskając tutaj przycisk Resume.
Ja to sobie wcisnę, tak, i widzimy teraz, że wróciłem do Ops 101. I teraz dla przykładu wprowadźmy sobie inną stronę spec. Niech to będzie spec 6. I potwierdźmy pro. No i teraz widzimy, że jesteśmy na stronie General Purpose Computers Bus Status. I tu widzimy naszą nową stronę oznaczeniem 6, która się teraz tutaj wyświetla. Tu widzimy na środku, że jest jakby luka. Tu wcześniej była nasza strona 50, którą sobie wpisaliśmy. I tu tak samo klawiszem Resume możemy się cofnąć do tak poprzedniej strony, czyli w tym wypadku naszej Ops 101. Teraz piszę sobie spec 50 z powrotem jak było, dam pro, tak, jest teraz łamane 50, dam teraz spec 6 pro. I teraz mam te wszystkie trzy strony, tak, ops, spec 50 i spec 6. Czym się różnią teraz te spec 50 od 6, dlaczego ta się rysuje tutaj na środku, a ta tutaj na końcu? Ta na środku tutaj strona, w tym wypadku 50. Oczywiście mogłoby być też inna, tych tam numerków jest całkiem sporo, żeby było trudniej. To jest funkcja, strona funkcji. Strona funkcji oznacza, że do tej strony funkcji możemy coś wpisywać. A ta strona 6, która nam się teraz wyświetla, to jest strona display, czyli ona służy tylko do wyświetlania, do prezentowania danych i w tą stronę nic nie możemy wpisywać. I to wpisywanie też sobie zaraz zobaczymy. Teraz się cofnę do strony kolejnej, czyli to będzie 50, damy resume, tak, jesteśmy teraz na 50, jeszcze raz damy resume i oczywiście będę na 101. Tak, ale to jest strona funkcji i na tej stronie właśnie, jak mówiłem, możemy sobie wpisywać do tej strony pewne informacje, czy coś zmieniać. I pokazuję też tą stronę, dlatego że jest to strona, którą sobie powinniśmy też zobaczyć przed startem, bo tutaj mamy w pozycji 40-41 pokazane nasze miejsca lądowania. W pozycji 40 mamy coś takiego jak TAL site. Site, czyli miejsce lądowania, a TAL jest od Transoceanic Abort Landing, czyli takie przerwanie lądowania transoceaniczne, czyli za oceanem atlantyckim. To miejsce lądowania jest oznaczone numerem 7, też żeby nie było za łatwo, to wszystko się kryje pod jakimiś magicznymi cyframi. To ma większy sens, żeby sobie zmieniać tą wartość tego miejsca, jeżeli chcemy tutaj na przykład ćwiczyć awarię i na przykład te awaryjne lądowanie, tak, czyli anulujemy misję i awaryjnie lądujemy na jakimś tam lotnisku za oceanem, to znaczy na przykład w Europie albo w Afryce, to jak sobie damy Mission Control Trajektory Map, tak, widzimy tutaj mapę 2D i tutaj możemy sobie pokazać te miejsca lądowania, to jest to. W tej chwili jest no, czyli no landing site, czyli nie wyświetla żadnych miejsc lądowania. Tu jest nasza pozycja na czerwono oczywiście. No jeżeli klikniemy ten przycisk, teraz mamy regularne miejsce lądowania i tu mamy teraz TAL sites, tak, czyli te miejsca zaoceaniczne. No i tu mamy na czerwono pokazane te miejsca. Oczywiście tu mamy pewne skróty też użyte tych miejsc lądowania, ale widzimy, że mamy parę punktów w Europie, mamy też jeden w Afryce. Tu mamy też jeden na Wyspie Wielkanocnej, ale on tutaj startując z Kennedy Space Center raczej nie będziemy go używać, bo będziemy się wystrzeliwać bardziej tutaj na wschód, właśnie nad Atlantyk, więc raczej któreś z tych miejsc byśmy użyli. A to miejsce było używane, kiedy tutaj startowano z innego miejsca w Vandenberg, tak żeby tutaj startować na przykład na orbitę biegunową. No ale tutaj, żeby było trudniej, też nie mamy żadnych cyferek, które by nam mówiły, jakie to są miejsca. Tu mamy ustawioną cyferkę 7, czyli byśmy tutaj awaryjnie mamy zaprogramowane lądowanie na miejscu 7. No ja tutaj sobie przygotowałem tabelkę z tymi wszystkimi miejscami do lądowania. I tutaj właśnie mamy te indeksy, czyli oznaczenia tych miejsc. I tu mamy na przykład numerek 7, czyli to miejsce lądowania za Atlantykiem, to mamy 7, czyli Banjul International Airport. To jest w Gambii, w Afryce. I tu mamy te wszystkie miejsca też oznaczone, ta status jako TAL, czyli to Transoceanic Abort Landing. Ja tutaj też sobie napisałem, w jakim kraju znajduje się właśnie to dane miejsce lądowania. I ten kod, który nam się wyświetlał na mapce, tak, czyli 7 to jest ten Bravo Yankee Delta. I jak zobaczymy sobie tutaj, to mamy to Bravo Yankee Delta, czyli to jest to miejsce właśnie w Afryce. Tu mamy też landing site 1. To oczywiście już oznacza Kennedy Space Center. No może nie oczywiście, ale tak, number 1, można się domyśleć, że to jest właśnie Kennedy Space Center. I teraz dajmy na to, że chcielibyśmy zmienić te wartości, bo oczywiście tutaj jest to strona funkcji, ta strona 50.
i tutaj możemy te wartości zmieniać. No i dajmy na to, że chcielibyśmy to zmienić sobie tą wartość, to miejsce lądowania, dajmy to pierwsze z brzegu, czyli na piąteczka, to będzie Zaragoza Airbase w Hiszpanii, Zulu Zulu Alpha, więc musimy wpisać piątkę. No i teraz jak to zrobić? Wiemy, że chcemy wpisać piątkę, jak weźmiemy sobie klawiaturę, to tu zobaczymy, że mamy numer 40 przy takiej pozycji. Tu mamy 41 i to jest właśnie numer pozycji, którą możemy zmienić. Tu mamy opis tej pozycji i wartość tej pozycji. I żeby zmienić numer pozycji, czyli inaczej itema, używamy właśnie tego przycisku item. Więc klikamy item, pokazuje się item. Teraz wpisujemy który, że na przykład 40, więc piszemy 40. Teraz musimy podać wartość. No moglibyśmy teraz wpisać na przykład 5, ale nie możemy tak zrobić, bo widzimy, że wpisaliśmy teraz item 405. Więc potrzebujemy tutaj pewien separator, który nam oddzieli tą 40 od 5. Ja tu dam clear, żeby usunąć ten jeden znak. A takimi separatorami są właśnie znaki minus albo plus. W tym wypadku chcemy wpisać 5, no po prostu na plusie, więc używamy sobie plusa. I wpisujemy teraz 5. Tak, i teraz widzimy, że tak nawet tutaj zrobiła nam się spacja. Mimo, że na klawiaturze nie mamy spacji, tak, ale używamy wtedy właśnie znaków plus albo minus. I teraz dla odróżnienia nie potwierdzamy tego klawiszem Pro, tylko potwierdzamy to klawiszem Execute. Exec. To jest taka ciekawostka, że właśnie te wszystkie klawisze jak GPC, CRT, czy IO Reset, czy Item potwierdzamy klawiszem Exec, a z kolei komendy OPS i SPEC potwierdzamy klawiszem Pro. No taka jest różnica. Dobrze, potwierdźmy teraz to, dajemy exec i voilà, widzimy, że teraz tutaj siódemeczka zamieniła mi się na piątkę. Tak? Czyli tak tutaj wygląda wprowadzanie danych do tutaj tych wyświetlaczy, do tego w ogóle komputera. No i teraz komputer sobie tam, tak, mam zaprogramowany program do lądowania tutaj w Hiszpanii na stanowisko o indeksie numer 5. Kolejna opcja tutaj do wprowadzenia informacji polega na tutaj zaznaczaniu gwiazdką odpowiednich pozycji. I tutaj na przykład mam zaznaczoną gwiazdkę pozycję, tak, item 3, co oznacza, że tutaj primary Kennedy Space Center 15. To jest z kolei wybór pasa lądowania, tak? Tu mamy na przykład primary i secondary jako Kennedy Space Center 33. No i w tej chwili widzimy, że jesteśmy wybrani na pas 15, bo ta gwiazdka nam to mówi. A moglibyśmy się zmienić na ten pas 33, na secondary. Jak to zrobić? Oczywiście wpisujemy też item. I tu jest nasza pozycja itema, czwórka. Więc wpisujemy czwórkę. I to nie przybiera żadnych wartości. To jest tylko przesunięcie tej gwiazdki, więc już wystarczy potwierdzić execute. I teraz widzimy, że gwiazdka przeskoczyła na pozycję 4. Tak? Czyli to jest miejsce lądowania dla na przykład tego landing site 1. Bo jedynka to jest Kennedy Space Center i tu jest ten pas. Dobrze, teraz wrócę z powrotem na pas 15, czyli damy trójeczkę, czyli item 3, exec i gwiazdka wróciła na trójkę. Tak, także to jest taki kolejny sposób na wprowadzanie danych poprzez po prostu zmianę jakby wskazania selecta pozycji, który chcemy użyć. Dobra, to mogę zamknąć. Ja teraz jeszcze wrócę na SPEC 6 Pro. Na stronę Display 6, bo tu właśnie pokazuje nam ta strona procesory. Nasza właśnie teraz mówimy o procesorach. Tu mamy właśnie podpisane GPC, czyli General Purpose Computers i mamy te 5 komputerów, tak, 1, 2, 3, 4, 5. Widzimy mode, czyli tryb, mamy wszędzie run, czyli komputery pracują, wszystkie 5. Tutaj od razu mogę pokazać, jak wyłączyć komputer. Tu idziemy na overhead panel. I mamy tutaj właśnie przełączniki do włączenia lub wyłączenia komputerów. Tu mamy na przykład tak GPC1, mode run mamy podpisane. No na przykład wyłączmy czwarty komputer, czyli klikam środkowym. Tu się podpisuje standby. Jesteśmy na standby. Tu już mamy podpisany halt, tak? Nie jest run, ten jest run, ten jest halt. Dam jeszcze raz na halt, czyli jeszcze raz środkowy myszy i teraz jesteśmy na halt, tak? Tutaj mi się w tooltipie podpisuje halt. Jaki mamy tutaj napisany halt, czyli jest ten komputer zatrzymany, czyli czwarty komputer nam nie działa. No ale po prostu włączyłem komputer, tak? To też powiedzmy zużywam jej prądu, ale teraz włączę go z powrotem.
jest komputer działający. No i dalej mamy tutaj OPS, co nam mówi, jaki program jest wgrany do danego komputera. Tu widzimy, że na wszystkich tych czterech pracuje ten sam program G1, oznaczony jako G1. No i to G oznacza, że na danym komputerze działa dokładnie ta główna funkcja jako Guidance Navigation Control. Gdyby było S, to by była ta funkcja SM, czyli System Management. A jedynka oznacza OPS pierwszy. Jakby była dwójka, to by był to OPS drugi i tak dalej. Tak, OPS pierwszy, czyli ten do wzbijania się. OPS dwójka to by był ten OPS na orbicie. I na wszystkich czterech tych komputerach działa ten właśnie ten sam program. A tu widzimy, że na piątym komputerze działa ten program backupowy, Backup Flight System, BFS, napisany przez zupełnie inną firmę. Tutaj na przykład, co ciekawe, widzimy też te wyświetlacze CRT. Cztery wyświetlacze, czwarty jest z tyłu na rufie. A to są te trzy. I widzimy też, który komputer jakby zajmuje się danym wyświetlaczem. Także na przykład komputer pierwszy ma CRT1, drugi CRT2, komputer trzeci CRT3. No i z kolei też drugi obsługuje CRT4. Widzimy też, że na przykład ten program BFS nie jest wyświetlany na żadnym wyświetlaczu, ponieważ gwiazdki przy nim nie ma żadnej. I tutaj też mamy na panelu C3 przycisk, którym możemy sobie włączyć ten program BFS do wyświetlenia na danym wyświetlaczu. Najpierw musimy tutaj wcisnąć ten przycisk, żeby w ogóle tak włączyć wyświetlacz dla BFS-a, czyli klikamy to, jest on. I widzimy, że gwiazdka nam się pojawiła przy wyświetlaczu trzecim. I rzeczywiście tutaj jest wyświetlacz trzeci i widzimy, że też pojawił się tutaj napis BFS. Dodatkowo obok tego przycisku włączającego BFS-a na wyświetlacz mamy też przycisk mówiący, na którym wyświetlaczu ma się ten BFS włączyć. Teraz jest na trzecim, ja teraz kliknę ten przycisk i widzimy, że włączył się na dwójce. Tu też widzimy, że gwiazdka jest na dwójce. I mamy tutaj teraz ten wyświetlacz drugi. Widzimy, że teraz tu jest napisane BFS, czyli na tym wyświetlaczu działa ten oprogramowanie BFS. Ja tutaj wrócę, jak było. Ok, teraz włączyłem na ten, co prezentuję. Tak, jest teraz z powrotem na wyświetlaczu trzecim, tylko mi się tutaj teraz znowu już zmieniły strony. Jeżeli damy z powrotem OPS 6, to będziemy mieli... Tak, i teraz właśnie pomyliłem się, wpisałem OPS 6 zamiast SPEC 6 i teraz widzimy też, że się pojawił taki czerwony napis właśnie Illegal Entry, czyli wprowadziliśmy coś niepoprawnego, co komputer nie potrafił zrozumieć. Jeżeli pojawi nam się taki komunikat, możemy go usunąć tutaj przyciskiem Message Reset. Klikamy ten przycisk i ten czerwony komunikat znika. I możemy teraz jeszcze raz poprawić, dajemy SPEC 6 Pro. Tak, jestem z powrotem na tej stronie szóstej. Ok, klawiszem resume możemy wrócić. No także w sumie wiemy, jak tutaj posługiwać się klawiaturą i wprowadzać dane, jak zmieniać strony, jak wprowadzać do stron funkcji pewne dane, albo zmieniać selekty, czyli tą gwiazdkę, albo tutaj wyświetlać sobie ekrany display. Mamy też tutaj pewne predefiniowane klawisze na strony, na przykład Fault Summary, czyli tutaj mamy stronę display oznaczoną jako 9.9. Oczywiście moglibyśmy też wejść na nią wpisując Spec 9.9 Pro. I też by się nam wyświetliła ta strona. I tu mamy oczywiście jakieś usterki. Oczywiście nie mam żadnych usterek, więc teraz tabelka jest pusta z usterkami. Mamy też tutaj szybki podgląd do systemów. Tak, czyli Sys Summary i od razu jesteśmy na stronie display 18. I to jest właśnie General Navigation Control System, strona podsumowania, strona pierwsza. No i tu ogólnie widzimy różne parametry, tu na przykład widzimy nasze powierzchnie sterowe. Tu mamy na przykład lewe skrzydło i sterolotka zewnętrzna, sterolotka wewnętrzna, prawe skrzydło, sterolotka wewnętrzna i sterolotka zewnętrzna. Tak, tu mamy jakby pozycję lotek, też wzięte z tej sterolotek, pozycję steru kierunku, speed brake, body flap, tak, czyli też by nam się to wszystko wyświetla. Tak, tu mamy na przykład silniki RCS, czyli te orbitalne Reaction Control System. Tutaj mamy właśnie przednie, lewe i prawe i tutaj też mamy opisane
No tu będą wyświetlane pewne parametry, jeżeli te silniki będą już działać, jak będziemy na orbicie. Mamy też jakieś zawory tutaj izolacyjne. Tu mamy na przykład różne systemy nawigacyjne. Tu możemy jeszcze raz wcisnąć ten przycisk Sys Samary, bo tutaj mamy też drugą stronę tych systemów i teraz jesteśmy na drugiej stronie, oznaczonej jako 19. Tak, ta pierwsza to była 18 i tu mamy taki przełącznik, możemy te Sys Samary się tak przełączać. No i tu mamy z kolei różne informacje co do, nie wiem, na przykład ilości paliwa dla silników OMS, czyli też mniej więcej to, co nam tutaj wyświetlały te wyświetlacze. Także dla silników RCS są różne tutaj parametry, też tutaj utleniacza i paliwa i tak dalej. Nie będziemy się to teraz zagłębiać. Tak, tu mamy te czyszczenie wiadomości. Tu mamy też potwierdzenie o błędzie. Jeżeli wystąpi jakiś błąd, możemy kliknąć ten przycisk ACK. Oczywiście, że tu będzie nam tutaj migać jakiś błąd na ekranie. Także dajmy tu resume i wróćmy do naszej pierwszej strony. I tyle, jeżeli chodzi o klawiaturę i wprowadzanie tej informacji. Także, no, można powiedzieć, wstępnie zapoznaliśmy się tutaj, jak obsługiwać się z tą klawiaturą całą, jakie tu mamy przełączniki, wyłączniki. Przełączniki, pamiętajmy, tej klawiatury, gdzie wprowadzać dane. No i tutaj raczej więcej rzeczy nie będę się zagłębiał, bo tutaj, no, jest jeszcze cały panel górny z różnymi tutaj systemami, ale to sobie też po części, po trochu będziemy patrzeć podczas już obsługi tego wahadłowca i też na orbicie i później też podczas startu, lądowania i tak dalej. Tak, mamy na przykład tutaj przyciski do podwozia. Tutaj też może być na przykład ciekawe, kiedy jak używamy podwozia i to jest też troszkę inaczej niż w samolotach, no bo oczywiście startujemy już z podwoziem schowanym i podwozie tylko używamy raz podczas lądowania i co ciekawe, tutaj jak raz wysuniemy podwozie, to już koniec, kaplica, już go nie wciągniemy z powrotem do góry, więc podwozie jest tylko wysuwane raz przy lądowaniu i tutaj jest też specjalne jeszcze zabezpieczenie. No raz, że te przyciski w ogóle są pozabezpieczane, tak, ale są dwa przyciski, bo pierwszy ten przycisk to jest właśnie arm, czyli uzbrojenie najpierw wysunięcia podwozia. I dopiero ten drugi przycisk wysuwa podwozie. No jest to oczywiście dodatkowe to uzbrojenie jako zabezpieczenie, bo gdybyśmy sobie wysunęli takie podwozie na orbicie, no to kaplica. Byśmy nie weszli w atmosferę, byśmy się tam spalili, bo byśmy sobie zrobili lukę w osłonie, na przykład termicznej. No i dlatego stąd te specjalne zabezpieczenia. No i tu mamy potwierdzenie naszej pozycji podwozia, że jest up, tak, że jest podniesione. No i teraz jeszcze może na zakończenie powiemy sobie coś o oświetleniu. Oświetleniu kokpitu oczywiście. Dajmy sobie środowisko, czas, zróbmy sobie noc. No dobra, mamy noc. Można powiedzieć, że ciężko coś tutaj zobaczyć. I tutaj zobaczmy sobie oświetlenia. Najpierw zobaczmy sobie to oświetlenie na panelach O4 i O10. Tu mamy pokrętło, żeby sobie włączyć tutaj. Tak, lampę z boku, która nam tutaj oświetla w tym wypadku lewą stronę. Już jest dużo widniej. Tak samo mamy z prawej strony tą samą lampę. Możemy sobie fajnie tutaj pokrętłem regulować jasność. Tak, także to jest jedno światło. Drugie mamy lampy pod osłoną tutaj antyodblaskową. I te światło mamy też po lewej i prawej stronie. Tu musimy iść na panel górny. Mamy coś takiego jak LED, właśnie glare shield. Tu mamy jasność, ale teraz to nie działa, bo jest też dodatkowo przycisk do sterowania tym światłem. On w tej chwili jest wyłączony. Musimy go włączyć. Ten przycisk jest trójstanowy. Był off, teraz jest var, czyli variable, i teraz możemy sobie sterować jasnością. Przedałem teraz 100% i tak widzimy, że włączyły się te lampy pod osłoną, tutaj antyrefleksyjną. Ale włączyłem te lampy tylko z lewej strony, a tutaj po prawej pilot też musi sobie włączyć. Tu jest var i pokrętłem. Tak, mamy włączone. Poza tym jest ten trzeci stan jeszcze tego samego światła. Ja na przykład to sobie przyciemnię. A trzeci stan jest po prostu jasność na maksa. Nieważne co zrobimy pokrętłem, zawsze te lampy, to oczywiście te same, tutaj świecą się maksymalnie. Ja to teraz sobie wyłączę.
Tu mamy jeszcze szereg przycisków, znaczy nie tyle przycisków, co pokręteł do jasności. Tu mamy jasność paneli. Ja sobie teraz to przyciemniłem. I widzimy teraz, że tu mi się nie wyświetlają żadne podpisy pod właśnie przyciskami. Tak jak to jest tutaj na przykład widzimy. Tutaj już troszeczkę słabiej widzimy, bo jest to światło włączone. Tak, tutaj z prawej strony mam podświetlenie na przykład, a tu sobie pogasiłem. I to robimy sobie tutaj tym pokrętłem oświetlenia, tak, left i center, tak, czyli paneli centralnych i lewych. A tu mamy panele overhead, czyli dla paneli górnych też sobie wyłączyłem podświetlenie. Oczywiście tutaj jest, ale tutaj z lewej strony sobie wyłączyłem. I mam podświetlenie instrumentów, tu akurat left i center. Tu za bardzo nie ma instrumentów, to jest raczej stare pokrętło, bo kiedyś tutaj wahadłowiec nie miał szklanego kokpitu, jeżeli chodzi o te dwa ekrany. One były wcześniej tutaj poprzez analogowe tutaj wskaźniki obsługiwane. I przez to moglibyśmy sobie tutaj wtedy podświetlać te analogowe wskaźniki. Tutaj nie ma już żadnych analogowych wskaźników na tutaj u mnie na lewej stronie, jak i prawej. Za to mamy analogowe wskaźniki tutaj na panelach overhead 1, 2 i 3 i je możemy akurat też sobie regulować tutaj tym pokrętłem. Teraz je przyciemniłem, zgasiłem i widzimy, że tak są mniej widoczne. Teraz sobie tutaj overhead podświetlę na 100% i widzimy, że mi się tutaj bardziej są podświetlone na biało. Oczywiście to samo jest tutaj z prawej strony, nie będziemy się powtarzać. Tu mamy jeszcze kolejne lampy na podświetlenie. Tutaj mamy left seat albo central console flute. Czyli tu mamy przełącznik albo właśnie podświetlamy sobie moje lewe tutaj siedzenie, na którym siedzę. Albo podświetlamy sobie tą konsolę tutaj centralną. Tutaj mamy przełącznik, on jest teraz na off. Klikamy raz, mamy podświetlenie siedzenia, ale mamy jeszcze tutaj wygaszone, więc musimy tu sobie jasność włączyć. O. I to światło nam tutaj daje na, tak, podświetla nam tutaj siedzenie. No i to całe okolice tego siedzenia widzimy, że są podświetlone. I kolejny tutaj przełącznik, to jest kolejna opcja, to jest środkowym dajemy i mamy control console podświetlone, czyli tak, mamy światło skierowane tutaj na tą centralną konsolę. Co też ładnie widać. I też te same światła są tutaj z prawej strony u pilota. Dobrze, wyłączmy to sobie i tutaj jeszcze z tyłu mamy światła. Tu widzimy, jest cała lampa, można ją sobie włączyć i tu mamy do tego pokrętło. O, w tym miejscu. I widzimy. Włączyłem sobie tą lampę teraz na 100%, to jest to pokrętło, możemy to sobie przyciemnić. Ok, mamy też pokrętło do paneli. No, teraz widzimy to lepiej. Panele podświetlone i zgaszone. To akurat jest jakieś zacięte, nie chcę się obracać. Tu mamy też podświetlanie instrumentów analogowych na tych panelach tylnych, ale tutaj chyba też za bardzo nie mamy żadnych analogowych instrumentów, więc to światło raczej niczym nie reguluje. Wiem, że tu jeszcze gdzieś były światła. O, tu jest właśnie światło tutaj z prawej strony z tyłu. Teraz je przyciemnię i tu podświetlenie paneli prawych tylnych. Tu już nie mamy nic. I tu chyba też było światło. Tak. Z lewej strony z kolei, no tutaj widzimy tą żarówkę. Tu mamy też chyba pstrykacz. Tak, on off, on był włączony.
Czyli to jest dodatkowo przełącznik. Teraz jest off, więc jasność nie działa. Musimy włączyć, ale domyślnie jest włączone, więc możemy też to sobie rozjaśnić. No i w sumie tyle, jeżeli chodzi o światło. I tak możemy sobie ten cockpit w różny sposób po prostu oświetlać. Także tyle, jeżeli chodzi o wstępne rozeznanie się po kokpicie. Tutaj jeszcze nic nie mówiłem o tym centralnym za bardzo panelu, ale tu też zobaczymy sobie w trakcie operacji, co tutaj możemy robić. Tu będziemy głównie operowali, tutaj mamy całą kontrolę, przyciski do Orbital DAP, czyli do autopilota na orbicie. To sobie już umówimy, jak będziemy na orbicie. Mamy na przykład przełączniki odpalania silników OMS i tak dalej. Tu mamy przełączniki do zrzutu rakiet wspomagających, jak i zbiornika z paliwem głównym. Ale to raczej też się dzieje automatycznie. Oczywiście możemy to sobie ustawić, żeby działo się manualnie, ale domyślnie jest to automatycznie, więc na razie też nie będę w to się teraz zagłębiał. Aha, jeszcze jeżeli chodzi o światła, to zapomniałem dodać, że z menu tutaj Space Shuttle też mamy okienko dialogowe ze światłami. Mamy tutaj Cabin Lighting i tutaj też możemy sobie włączać te same światła, które już pokazywałem. Z tym, że nie musimy ich szukać po kokpicie, mamy wszystko na przykład tutaj w okienku dialogowym. Tak, tu sobie włączyłem te światła na osłonie antyrefleksyjnej z lewej, jak i z prawej strony. Tu też mamy te overheady, czyli na przykład oświetlenie siedzenia. O, proszę, mam oświetlenie tutaj z lampy górnej. I tak samo panele, tak samo instrumenty, ale tutaj co ciekawe też mamy latarkę Emergency Flashlight. Tu mamy dwa stany. Latarkę świecącą białym światłem i czerwonym. Także też tutaj warto wiedzieć, że mamy latarkę pod ręką. No i też możemy sobie sterować ogólnie tymi światłami z tego okna dialogowego. Także to tyle będzie w tym odcinku. Mam nadzieję, że w następnym uda nam się już wystartować. Także nie przedłużam, to tyle. Cześć Wam, do następnego odcinka.